Witam serdecznie w Kryminalnych Jaśmi z tej strony, a dzisiaj będzie o Jodi Arias i Travisie Aleksandrze. Wiem, że czekałeś na tych kryminalnych, no i w końcu jest. Ta opowieść jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, fascynująca wręcz. Opowieść o związku dwojga ludzi, którzy bardzo, bardzo się różnili, a mimo to wplątali się w taką niszczącą, toksyczną relację. To jest trochę opowieść o samotności, trochę o religii, o mormonach szczególnie. Pytaliście mnie o mormonów, więc tu będziecie mieć pewnego rodzaju informacje. Samotności, o braku konsekwencji. I to powiem Wam, że to jest taka historia, która do dzisiaj ludzi fascynuje. Jest to jedna z najsłynniejszych spraw, jeżeli o to chodzi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ gdzieś tam, patrząc na te różne relacje między tymi ludźmi, na te wszystkie znaki ostrzegawcze, które się pojawiały, aż do tego tragicznego końca, to możemy może wyciągnąć z tego jakąś naukę, może po prostu możemy spojrzeć na inne, sprawy, na inne, na różne związki dookoła nas z innej perspektywy. I myślę, że to właśnie ludzi do tej kwestii przyciąga. Ja troszeczkę tych kryminalnych dzisiaj inaczej poprowadzę. To będzie trochę niestandardowy odcinek, dlatego oczywiście opowiem o tym kryminalnym elemencie tego wszystkiego, ale skupię się bardzo mocno na tym, żeby powiedzieć Wam, skąd się wziął Travis, kim była Jodi, jak wyglądało ich dzieciństwo, młodość, jak oni się w ogóle spotkali. Dlatego, że uważam, że jeżeli popatrzymy, właśnie chcemy w jakimś stopniu analizować, patrzeć na związek dwojga ludzi, to musimy znać ich priorytety, ich cele życiowe, dlaczego tak, a nie inaczej postępowali, ponieważ no, w takim wypadku po prostu będzie dla nas, możemy spojrzeć właśnie na ten tragiczny finał może trochę z innej perspektywy. Starałam się doszukać Wam różnych takich informacji, których po prostu no, nie podają takie krótkie streszczenia tej sprawy, dlatego tak długo przygotowywałam odcinek. Ale zacznijmy od samego początku i ten początek będzie taki, że skupię się właśnie na Travisie Aleksandrze. Travis Aleksander, który urodził się od 28 czerwca 1977 roku w Riverside w Kalifornii. To jest taka mieścinka, 30 tysięcy ludzi tam mieszka. To nie jest jakieś takie wielkie miasto, ani nic takiego. Ten chłopak miał właściwie utrudniony start w życie od samego początku. Rodzice byli narkomanami, oni całymi dniami nic nie robili, tylko tam palili krak, zdaje się, czy jakiekolwiek inne tam używki, że tak powiem, stosowali. On miał siódemkę rodzeństwa, on był chyba trzeci w kolejności, miał dwóch starszych braci na pewno. No i te dzieciaki były strasznie zaniedbywane. Potwornie zaniedbywane. One chodziły głodne. Ci rodzice po prostu tam byli cały czas naćpani. W ogóle nie kontaktowali, potrafili tam przez ileś tam dni leżeć nieprzytomni, a dzieciaki nieumyte, nieprzebrane, po prostu nienakarmione, nic. Zapytacie się, gdzie jest państwo? No nie wiem, gdzie jest państwo, dlaczego im tym dzieciakom nikt nie odebrał, no ale rozumiem, że po prostu no, mieli te prawa rodzicielskie, nie byli w jakimś tam stopniu skazani. Ojciec w pewnym momencie odszedł i matka została sama z tą ósemką dzieci. Oni mieszkają w jakiejś takiej przyczepie, ale nie takiej jakiejś dużej, takiej małej przyczepie właściwie, takiej, co się właśnie do samochodu podpina, więc możecie sobie wyobrazić, jak tam jest ścisk. Te opowieści, które Travis przekazywał swoim znajomym, kiedy im się zwierzał, no to no, po prostu włosy stają dęba na głowie, włos się jeży, bo opowiadał, że właśnie czasami było coś takiego, że przez ileś tam dni dzieciaki były niekarmione, że po prostu czasami po iluś tam dniach oni znaleźli na przykład zapleśniałą kromkę chleba za lodówką i to było wszystko, podziel to na 8, albo dramat kilkulatka, który znajduje puszkę z jedzeniem, z jakimś tam fasolką czy z czymś tam i wie, że w środku jest jedzenie, doskonale sobie z tego zdaje sprawę, ale nie umie otworzyć tej puszki, nie wie, co z tym zrobić, a matka tam leży po prostu kompletnie niezdolna do życia, tam był brak w ogóle bieżącej wody, to jakiś tam no dramat kompletny. Zapytacie się, czy jest dalsza rodzina. Była dalsza rodzina, no byli dziadkowie. Oni tam co jakiś czas przyjeżdżali, dziadkowie, ze strony ojca, ze strony chyba matki. No, tam pomagali co jakiś czas, ale to z drugiej strony to też nie były takie związki rodzinne, że znaczy ja nie wiem, czy oni starali się te dzieciaki jakoś wyrwać, czy cokolwiek z nimi zrobić. No, ale to pomagali w miarę swoich skromnych możliwości. Czasami coś tym dzieciakom przywieźli, jakieś ubranka, czy nakarmili jakieś jedzenie. Było jakieś tam zaplecze, ale to nie wystarczało, tak? Travis jako taki chłopaczek, który
Był bardzo zdeterminowany, jeden, no właściwie tak najbardziej zdeterminowany, powiedziałabym, z tego całego rodzeństwa, taki dzielny maluch. On jak miał 6 latek, to poszedł do babci Normy. Babcia Norma to była matka jego matki. I powiedział, że babcia, ja już tak dużo nie mogę, babcia, my się musimy wprowadzić do ciebie. I ta babcia w jakimś tam stopniu uległa, no bo widziała, że to się coraz gorzej dzieje, że tu nie ma szans na poprawę. I po prostu te dzieciaki przyjęła do swojego domu. I w tym momencie z drugiej strony te dzieciaki zaczęły mieć normalne dzieciństwo. No, na jakimś tam etapie one musiały sobie poradzić z tą traumą. Z tego co czytałam, to większość z nich jakoś tam sobie dawała radę w życiu. Wielkiej kariery może jakoś nie robili, ale z drugiej strony po prostu no, wyszli na ludzi, tak jak się to mówi. Chyba tylko dwójka gdzieś tam popadła w narkotyki, w jakieś problemy z prawem. Ale ta babcia bardzo się starała zapewnić im jakiś dom, jakiś start w życiu. Babcia Norma była mormonką. Ona była bardzo wierząca, należała do kościoła mormonów, no i oczywiście zainteresowała tą wiarą także dzieci. Tak właśnie, żeby im wpoić pewien kręgosłup moralny, pewien schemat myślenia itd., itd. I Travis był dzieciakiem, który od samego początku był bardzo, bardzo wierzący, zafascynowany w ogóle mormonizmem, zafascynowany tą wiarą, był od samego początku do samego końca bardzo wierzący. Poświęcał religii, kościołowi bardzo dużo czasu, był bardzo przywiązany do tych wszystkich zasad. To nie były dla niego jakieś tam zasady, tylko po prostu starał się nimi żyć. Mormoni, jak mówię, to jest taki odcinek, który muszę Wam zrobić, prawdopodobnie to będzie na dniach, muszę Wam zrobić właśnie odcinek o mormonach, żebyście tak nie mieli większe pojęcie, ale tutaj muszę przemycić pewne informacje. To są takie kongregacje, oni ich jest chyba ze 13 milionów w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. To są ludzie, którzy żyją, mają tam swoje kościoły. Do tych kościołów, no tam są pewne oczywiście zasady, które panują, którymi się trzeba trzymać, na przykład czystość, brak seksu do ślubu, tak? Pewnego, no, szczerość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czyli no takie dość, no z jednej strony no mamy to samo w kościele katolickim, ale tam jest bardzo przestrzegane to wszystko. Między innymi jest tam taka kwestia, że to ty musisz zdecydować, czy chcesz się ochrzcić, czy nie. No i Travis jako taki właśnie mały dzieciaczek, on jak miał 10 lat, to postanowił, że właśnie chce być ochrzczony, chce być częścią kościoła mormonów i jak najbardziej po prostu poszedł tą drogą. Nie mam zielonego pojęcia, czy jego rodzeństwo także było aż tak włączone, bo zdaje się, że tam można chyba uczęszczać na różnego rodzaju spotkania, ale niekoniecznie być ochrzczonym. To jedno nie równa się drugiemu. No ale jak mówię, to jest odcinek o mormonach, który będzie prawdopodobnie na dniach zrobiony, dlatego że właśnie trochę biłam się z myślami, jak Wam robiłam tych, jak przygotowywałam się do tych kryminalnych, czy powinnam najpierw Wam powiedzieć o mormonach ogólnie, jak oni działają, czy potem ja powiedzieć Wam o mormonach, bo to się troszeczkę łączy, tak żeby zrozumieć w ogóle myślenie Travisa, myślenie jego przyjaciół, znajomych, no bo on właściwie obracał się głównie w mormońskim środowisku. Ale do tego przejdziemy za chwilkę. Jak mówiłam, chłopak był zaangażowany w wiarę. On uwielbiał w ogóle książki różnego rodzaju, samorozwój, czytał bardzo dużo. I on czytał takie książki, takie coachingowe, tak to byśmy do dzisiaj powiedzieli. Na przykład tam jedną z jego ulubionych książek to była taka słynna pozycja, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. I tam jakieś tam rodzaje sprzedażowe, wpływania na ludzi, tak dalej, tak dalej. To był taki młody chłopak, który chciał zmieniać świat, wpływać właśnie na ludzi, żeby było lepiej, żeby było piękniej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak wy wiecie lub nie wiecie, mormoni, młodzi mężczyźni mają obowiązek, znaczy kobiety chyba też, ale mormoni właśnie mają coś takiego, że młodzi z kościoła mają obowiązek pojechać na jakąś misję, gdzie tam będą głosić założenia właśnie wiary mormońskiej, opowiadać o księdze mormonów, no i Travis odłożył sobie pieniądze, no i nie pojechał jakoś tam specjalnie daleko, bo do Colorado, no ale to było wystarczająco dużo, wystarczająco daleko, bym powiedziała. I tam w jakimś stopniu też, jak miał 20 lat mniej więcej. No i tam bardzo mu się podobało, bardzo, bardzo został ciepło przyjęty, jeszcze bardziej po prostu wszedł w ten mormoński kościół. On
Po tej całej misji on zdecydował się pójść do koledżu, no ale się okazało, że ten koledż to w ogóle to tak na dobrą sprawę, to jakoś tak mu nie za bardzo leży. On tam po pierwszym semestrze chyba odpadł, czy przestał chodzić, bo stwierdził, że po prostu to nie jest to, co jakby, no co tygryski lubił najbardziej. Nie czuł się dobrze na studiach i stwierdził, że to nie ma sensu. No i w jakimś tam stopniu on zaczął po prostu pracować, tak pracował chyba na 3 etaty, gdzieś tam w jakichś knajpach, coś tam robił, utrzymywał się bo po prostu jak każdy młody człowiek, powiedziałabym, no nie miał żadnego zawodu, tak, no lubił czytać, chodził na spotkania religijne, ale oprócz tego, no to umówmy się, że nie za bardzo wiedział, gdzie ukierunkować swoje zainteresowania. W tym samym czasie on poznaje mniej więcej swoją pierwszą dziewczynę. On tych tam dziewczyn tam troszeczkę takich różnych znajomości miał. Ja nie będę ich wszystkich wymieniać, bo to nie ma sensu, ale o tym muszę wspomnieć, bo to jest istotne. Mianowicie on poznaje Dinę i oni zaczynają ze sobą randkować, no bo to już najwyższy czas. Mormoni właściwie są te śluby czystości. Zresztą Travis także przyjął śluby czystości, że on będzie absolutnie nie żadnego seksu przed ślubem. Starał się tego trzymać chłopak. I mormoni raczej, oni się pobierają tak pod koniec lat nastoletnich, na początku tam koło 20. Więc no on już miał 20 parę lat, więc wypadałoby, że właśnie po prostu zaczął się rozglądać za jakąś odpowiednią dziewczyną, mormonką. I tam była właśnie ta Dina. Oni tam długo, chyba no, 3 czy 4 lata właściwie razem byli, czy nawet 5. Ale Dina go w końcu po prostu zostawiła, bo się okazało, że Travis tak na dobrą sprawę w jakimś tam stopniu do małżeństwa to mu się nie śpieszy. Do randkowania, do flirtowania i owszem, ale tak, żeby tak się podjąć decyzję, to jakoś niekoniecznie nie był pierwszy do tego. I w tym czasie właśnie, kiedy on z tą Diną jest, po pierwszy raz został wykluczony ze wspólnoty. Znaczy, wykluczony ze wspólnoty też nie do końca jest tak. U mormonów jest taki system, że jeżeli na przykład zgrzeszycie właśnie, na przykład po prostu jest jakiś tam, jest stosunek seksualny, albo nawet nie stosunek seksualny, tylko tam cokolwiek takiego większego, co po prostu godzi w czystość, tak bym powiedziała, duchową i cielesną, no to nie jesteście, tak to się mówi, warci przekroczenia progu świątyni. Oczywiście można tego nie mówić, no ale na dobrą sprawę chodzi właśnie o to, żeby być szczerym, no i Travis się przyznał razem z tą Diną, że oni tutaj coś tam robili. I w takim wypadku po prostu ten bishop, no to byśmy to przetłumaczyli, ale jako biskup po prostu zakazał mu wstępu i Travis bardzo, bardzo się starał, bo tam później można znowu uzyskać po prostu jakby wejście do tej świątyni, znowu uzyskać prawa, pełne prawa mormona. Jeżeli po prostu okażemy skruchę i pokażemy swoim życiem, że to po prostu było tylko takie potknięcie, a następnie po prostu wszystko będziemy żyć zgodnie z tymi zaleceniami. Więc on miał taki moment, później jeszcze miał drugi raz moment taki, że on właśnie nie był wart świątyni, więc to nie, on się bardzo starał, no ale święty nie był, tak, no umówmy się, to był facet, który był przystojny, bardzo, bardzo chętnie flirtował z kobietami, bardzo dbał o swoje zdrowie fizyczne, tak, chodził na siłownię i tak dalej, więc w ogóle, tak powiem, zwracał uwagę kobiet i bardzo sobie to cenił zresztą. Więc no, zdarzało mu się te śluby czystości mniej lub bardziej, powiedziałabym, łamać, chociaż bardzo się starał, tak, to też na to spojrzymy. Jak mówiłam, jeżeli chodzi o jego karierę zawodową, to szło mu tak sobie. No bo tutaj jakaś praca, tam jakaś praca, ale to były takie dorywcze, nie? Takie rzeczy. I on, on zauważył, że on po prostu nie ma takiego profesjonalnego celu w życiu. I w pewnym momencie jakiś tam jego znajomy czy menadżer w knajpie, w której pracował, to już nawet do końca nie pamiętam, powiedział mu o czymś takim, co się nazywało Prepared Legal Services. Teraz to ta firma do dzisiaj istnieje, to się nazywa Legal Shield. I chodzi o to, że to jest firma, która po prostu szuka ludzi, którzy będą sprzedawać ubezpieczenia. To jest największym skrócie. Ja Wam trochę o tym powiem, bo to jest ciekawy koncept. Mianowicie to nie są jakieś tam ubezpieczenia byle jakie, tylko to są ubezpieczenia prawnicze, że można wykupić takie ubezpieczenie. Jeżeli cokolwiek by się stało, byście potrzebowali prawnika, czy w kwestii właśnie jakiejś firmy, czy różnego rodzaju właśnie pozwów sądowych, czy tam cywilnych, czy nawet karnych, to po wykupie takiego ubezpieczenia
macie opiekę prawną. Jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych ludzie się lubią pozywać o różne rzeczy, więc to nie jest głupi koncept. No i Travisowi też się to spodobało, chociaż na początku się bał, że to jakaś taka piramidka finansowa. Ale później się w to wkręcił i się okazało, że jest bardzo dobry w sprzedaży tych ubezpieczeń. Że mu to bardzo dobrze idzie, że potrafi na przykład wykonać kilka telefonów i prawie każdy jest rzeczywiście przynosi efekty. On nas przez jakiś czas po prostu funkcjonował w tej firmie, w tym Prepol Legal Services, brał to jako taką dodatkową fuchę, ale później się okazało, że coraz lepiej mu idzie. I także, bo to jest coś takiego, że po prostu jesteście tam, sprzedajecie te ubezpieczenia, ale możecie sobie też zbudować swój własny team, swój własny zespół, rekrutować ludzi, którzy po prostu dla Was, Wy będziecie jakby menadżerem, ci ludzie będą sprzedawać ubezpieczenia, Wy będziecie mieć z tego po prostu jakąś tam prowizję, tak? Więc w jakimś stopniu piramidka, tak. No ale to jest prowadzenie jakiegoś legalnego biznesu. Nawet nie wiem, czy coś takiego jest w Polsce. Nawet nie jest głupi pomysł, ogólnie rzecz mówiąc. Bo to ubezpieczenie kosztowało kilkaset dolarów, a przypominam, że godzina pracy prawnika to potrafi być 100-150-200 dolarów czasami. Więc wykupienie takiego ubezpieczenia to nie jest głupie, jeżeli się prowadzi właśnie jakąś działalność albo cokolwiek takiego. I nie wiem do końca, jakie tam były plany, bo tam prawdopodobnie to nam trzeba coś było płacić jakoś tam konkretniej, tak? Bo ja się aż tak to nie ugłębiałam, tylko żebyśmy po prostu wiedzieli. To nie on, że sprzedawał ubezpieczenie na życie. To było właśnie takie trochę bardziej, no takie trochę ciekawsze, z perspektywy właśnie amerykańskiej wizji, nie? On także osiągnął taki sukces, że sprzedał to ubezpieczenie takiemu znanemu aktorowi, takiemu panu, który siedzi w kostiumie tego fioletowego dinozaura Barneya. I on właśnie temu człowiekowi sprzedał to ubezpieczenie właśnie to prawnicze. Był z tego bardzo dumny i co jakiś czas właśnie opowiadał, właśnie powiedział, że jeżeli nawet ten fioletowy dinozaur coś takiego potrzebował i kupił, to może ty też będziesz potrzebował. No i jak mówię, bardzo, bardzo dobrze mu się, bardzo dobrze mu to szło. Ale on był sobie, jak mówiłam, w tym miasteczku w Kalifornii. No i powiem Wam, że możliwości sprzedania, tak, możliwości rozszerzenia jakby siatki, to mu się trochę kończyły, no bo to była jakaś mała mieścinka, no i zastanawiał, gdzie się przeprowadzić. No i w końcu w 2004 roku przeprowadził się do Mesa, to jest na wschód od Phoenix w Arizonie. To jest taka, przedmieścia Phoenix, moglibyśmy to nazwać, mniej więcej. Właśnie po to, żeby mieć więcej kontaktów, duże miasto, żeby po prostu móc jakby rozwijać się profesjonalnie, a także właśnie Mesa to jest miejsce, gdzie jest bardzo, bardzo dużo mormonów. Tam jest najstarsza świątynia mormońska i w jakimś tam stopniu był w swoim środowisku. On bardzo poznał tam bardzo dużo ludzi, bardzo dużo tych ludzi pomogli. Ci Mormoni mają coś takiego, że oni rzeczywiście skupiają w grupach i tam są nawet jakieś tam specjalne serwisy. Jesteś Mormonem, to tutaj mamy na przykład, możesz wynająć tutaj pokój innego Mormona, coś takiego, bo po prostu jest taka, to jest jakby religia, która się bardzo mocno wspiera tam wewnątrz. Więc on w ramach tego, że on był bardzo związany z tym kościołem, no to chciał być właśnie blisko ludzi, którzy także wyznają te kwestie. Kościół mormoński to jest, powinnam powiedzieć, nie? Ale to jest Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Tak to się chyba nazywa. Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. To jest LDS, tak to się mówi, że Kościół LDS, nie mylić z LSD. Jak mówię, on tam się, jest ich sporo w Stanach Zjednoczonych. Nawet w Polsce czasami na misję przyjeżdżają, można by było czasami zobaczyć, no bo oni w białych koszulach, prawda, i w czarnych spodniach chodzili z takimi plakietkami. Chyba powinniście kojarzyć. Nie wiem, czy w Polsce są Mormoni. Spotkaliście kiedyś w Polsce Mormonów? Dajcie znać w komentarzach. No i on także na tej Mesie zapisał się coś takiego, co się nazywało Single Adult Ward. To były takie grupy dla singli, właśnie przy kościele, właśnie panowie i panie, którzy szukali jakby swoich drugich połówek, mogli się tam spotkać właśnie i porozmawiać, właśnie poczytać Biblię, poczytać Księgę Mormonów, bliżej się poznać. Travis próbuje tam z różnymi kobietami rozmawiać, z niektórymi się umawia, z niektórymi nie, on robi dobre wrażenie, młody, przystojny, wysportowany, robiący karierę, bo on zaczyna po prostu finansowo coraz lepiej stać na nogach, kupuje sobie BMW nowe, trójkę dokładnie,
Kupuję sobie dom pięciosypialniany z trzema łazienkami, dokładnie na East Queensborough Avenue, więc jakby osiąga pewien finansowy sukces. To się podoba kobietom, prawda, imponuje to jego znajomym. A on także po prostu ten dom uważa, że to są, zawsze drzwi są otwarte, on nigdy drzwi raczej nie zamykał, tam różnego rodzaju imprezy organizuje. Jak ktoś mi powie, że na przykład, że a mormoni to nic ciekawego nie robią, tylko się modlą, no to powiem, że nie do końca, bo na przykład właśnie jedną z jego takich ulubionych imprez, które on organizował, to było UFC Party, czyli po prostu zapraszał różnych chłopaków, zamówił pizzę i oglądali po prostu MMA, tam mordobicie, tak jak to niektóre panie określają. W tym Prepared Little Services zaczyna iść mu coraz lepiej i zaczyna prowadzić takiego różnego rodzaju szkolenia. On jeździ na konferencje, bo to Prepared Little właśnie ma takie konferencje właśnie różnych ludzi, którzy są związani, są w sprzedaży i tam prowadzi różnego rodzaju motywacyjne tematy, więc już nie tylko sięga do książek coachingowych, tylko staje się takim jakby coachem od sprzedaży, nawet robi to w taki ciekawy sposób, że bawi się w takie alter ego, stworzył sobie taki alter ego, takiego, on się nazywa Eddie Snow, czyli takiego po prostu nie takiego redneka, takiego beznadziejnego sprzedawcy, na zasadzie kontrastu pokazywał, czego nie robić podczas sprzedaży. Bardzo inspirował ludzi, okazało się, że tam był drugi w firmie, jeżeli chodzi w ogóle o sprzedaż, ludzie go strasznie cenili. I jak mówię, po prostu coraz lepiej. W 2006 roku on chyba napisał, czy zwierzył się znajomym, że biznes w tym momencie już się sam kręcił. Miał bardzo wolnego czasu, miał zespół ludzi, którzy dla niego pracowali już i on właściwie nie musiał, on musiał po prostu pilnować, czy wodospad dobrze leci, tak? Bo to już nie musiał tak się skupić strasznie on sam na sprzedaży, bo był jakby menadżerem tego teamu, plus miał właśnie te wyjazdy. Te wyjazdy on miał po całym kraju, był na Hawajach, gdzieś tam po prostu jeździł, tam firma mu za to płaciła, żeby w jakimś stopniu po prostu prezentował to, co prezentuje. I uczył ludzi właśnie, jak sprzedawać te prawne, te ubezpieczenia. Travis miał sporo wolnego czasu, tu się jakaś kobieta żadna nie nabija, jak mówię, no tylko wyłącznie z mormonkami, tutaj z tym seksem też ostrożnie, więc flirt jak flirt, ale on się jakoś nie chce wiązać. On jakoś tak bardziej psza w kierunku finansowych rozwiązań. Chociaż bardzo cały czas jest włączony w kościół. Bardzo złączony w kościół, bardzo chętnie próbuje różnych swoich znajomych namówić, żeby dołączyli do kościoła mormonów. Więc jakby ta wiara jest u niego zawsze cały w jakimś tam stopniu na pierwszym miejscu. On zakłada także firmę, właśnie mniej więcej 2006 rok, coś takiego. Co się nazywało Coalition Against the Flagland... Flanny of Flesh. To była firma ciuchowa, ale proszę nie myśleć, że on był jakąś szafiarką, ponieważ jako bogobojny mormon zaczęło go razić, że kobiety się ubierają w jakieś takie skąpe ciuchy, że po prostu pokazują a tu brzuszek, a tu pępuszek, a tu to, a tu tamto, a tu wycięte dekolty. I on stwierdził, że po prostu stworzy taką firmę, właśnie ze swoimi znajomymi stworzył taką firmę, gdzie po prostu sprzedawał przez internet różne ciuchy właśnie dla kobiet, które były takie, powiedziałabym, skromne. Chodziło o to po prostu, żeby nie pokazywać za dużo ciała, żeby one były eleganckie i z klasą, tak to nazywał. No i nawet jak mu to szło, bo on chyba tam sprzedawał 500 bluzek w ciągu miesiąca, więc umówmy się, to nie było jakiś taki kompletnie rzut kamieniem o beton. No i uważał po prostu, że to jest jego taka jakby, że ta firma odzieżowa, no ten sklepik, tak, firma odzieżowa, chyba za duże słowo, to w jakimś stopniu to jest właśnie ten startup, który mu miliony przyniesie. No ale on jakoś tam funkcjonował i tyle. On był jeszcze zaangażowanym, on zastanawiał właśnie, czy był zaangażowany w politykę, głównie tam zwierzątka go interesowały, żeby zwierzątka i tam przyroda i natura i ochrona środowiska, takie tematy. On był oczywiście republikaninem, zaangażowanym republikaninem, żeby nie było. W ramach tego, że to ten pusty dom i tak dalej, no to sobie kupił pieska, takiego pieska, nazwał go Napoleon, ja w skrócie był Napster, więc z tym pieskiem
Pojawiał się dość często na różnego rodzaju zdjęciach. W 2006 roku dołączył także do MySpace'a, bo wtedy to był MySpace. Dla ludzi, którzy nie pamiętają, na MySpace'ie można było, taki ówczesny Facebook, gdzie po prostu każdy miał konto i tam można było nawiązywać różnego rodzaju znajomości. No ale jakoś coś cały czas mu to z tymi kobietami nie szło. Cały czas mu jakoś tam nie szło. No i we wrześniu 2006 roku była konferencja właśnie w Prepared League w Las Vegas i tam Travis Alexander miał występ i tam poznał taką panią, która nazywała się Jody Arias. Kim była Jody Arias? No musimy troszeczkę o niej teraz powiedzieć, dlatego zostawiam Was w Las Vegas na tej konferencji. Zaraz do niej wrócimy oczywiście, ale chciałam Wam opowiedzieć o jej dzieciństwie, o tym skąd ona się tam wzięła nagle, dlaczego ona się zainteresowała tymi ubezpieczeniami, jakim cudem pojawiła się w Las Vegas. I na samym starcie powiem Wam tyle. Jej dzieciństwo wyglądało, właściwie jej życie, to była zupełnie odwrotność tego, co przeżywał Travis Alexander. Ona się urodziła 9 lipca 1980 roku w Salinas w Kalifornii jako jedna z czwórki rodzeństwa. Rodzice mieli kasę, mieli jakieś biznesy, oni mieli chyba sieć restauracji, więc dobrze im się w miarę powodziło, ale w pewnym momencie czy nie te restauracje sprzedali, czy cokolwiek tam, czy coś się tam podziało, bo stwierdzili, że już wystarczająco dużo zarobili. Chociaż nie jeszcze prowadzili je przez jakiś czas. W 1994 roku, mniej więcej wtedy, kiedy Jody miała 14 lat, oni się przeprowadzili do Yerka w Kalifornii, to jest blisko z granicą z Oregonem, więc tam na północy. I tam mniej więcej sobie mieszkali. A Jody, która miała takie słodkie, rozkoszne dzieciństwo, ubierała się w różowe sukienusie i tak dalej, to zaczęło pokazywać rogi, jak zaczęła być nastolatką. I zaczęła pokazywać rogi takie poważne. Ona miała, wiecie, no nastolatkowie to po prostu potrafią, oczywiście teraz zabrzmi jak taki starzec z długą, zimą brodą, te nastolatki to straszne są, ale chodzi o to, że po prostu, no są jakieś tam wahania nastroju, hormony buzują i tak dalej, tylko że u Jody to były naprawdę ekstremalne przypadki. Ona potrafiła wpaść w taki niesamowity gniew, tak potrafiła mieć zmiany nastroju, że to było przerażające dla jej rodziców. Rodzice nie wiedzieli, co z tym zrobić, próbowali z nią rozmawiać, próbowali ją jakoś uspokajać, ale się okazało, że nic nie działa, że ona ma właśnie jakąś taką właśnie bardzo dziwną, obsesyjną naturę i w takim wypadku zaczęli używać siły. Ojciec zaczął używać pasa, matka podobno tam nosiła zawsze w torebce jakąś drewnianą łyżkę czy coś takiego, czy tam potrafiła ją tam walnąć w głowę, jak tam za bardzo skakała. Nie wiem tak do końca, czy to jest prawda, ponieważ Jody mówiła o tych kwestiach podczas swojego procesu, więc ja tak naprawdę nie wiem, czy takie rzeczy się działy, czy nie, no ale rozumiem, że rodzice ją karcili. Dawali jej szlabany, tam nie za bardzo chcieli, żeby ona po prostu, no starali się po prostu, żeby nad nią w jakimś tam stopniu zapanować. Śliczna dziewczyna, farbowała włosy zawsze na blond, jakoś tam to pasowało do jej karnacji, do oliwkowej cery, zwracała uwagę mężczyzn i chłopców, tak bym powiedziała. I powiem Wam tak, że w momencie, kiedy ona weszła w okres dojrzewania, i zaczęła interesować się chłopcami, to zaczął to być jakiś nadrzędny cel w jej życiu. Posiadanie chłopaka. Każda z nas prawdopodobnie ma taką koleżankę, dla której to był najwyższy cel w życiu, posiadanie partnera życiowego. Nic innego się nie liczy, albo to jest najwyższy priorytet. I właśnie Jody taka była. Ona mając 16 lat poznaje takiego chłopaka Bobiego Juareza, który nawet, oni tam mają taką relację, to jest taki młody chłopak, który tam się zajmuje się jakąś tam religią, wika czy cokolwiek, jakimś niby okultyzmem. Ludzie sądzą, że to jest jakiś taki związek, że on ma jakieś inklinacje do czczenia szatana, ale to nie sądzę, po prostu w 90-tych latach tam to było modne, żeby się takimi rzeczami interesować. Ona z tym Bobim się umawia, później się z nim zrywa, bo się jakiś inny pojawia, później do niego wraca, ten Bobit nawet samobójstwo tam próbuje popełnić. No nieważne, w każdym razie rodzice cały czas widzą, że ona jakby skupia się na tym, żeby randkować. To jest jej naczelny priorytet. I widzą, że opuszcza szkołę. No bo umówmy się, nie chodzi na zajęcia, nie zwraca
zwraca uwagi na to kompletnie. No i po kolejnej scysji z rodzicami, gdzie to się skończyło właśnie jakimś takim cielesnymi karami, ona mówiła chyba, że ojciec ją uderzył, popchnął ją na framugę i ona się uderzyła. Nie wiem, jak bardzo to jest prawdziwe, ponieważ ona bardzo dużo rzeczy później wyobrzmiała w swoich zeznaniach. Ja nie twierdzę, że po prostu to, że to w ogóle nie ma podstaw, to co ona mówiła, że nie było żadnej przemocy w domu, tylko po prostu biorę to z taką, no, dozą niepewności, tak, z taką garścią soli, bo pani miała w ogóle taką tendencję w ogóle do przeinaczania, w ogóle do nie mówienia nieprawdy, o, do kłamania, no umówmy się. W 98 roku ona ma 18 lat, zrywa ze szkołą, ucieka od rodziców, pakuje się po jakiejś kolejnej awanturze, przeprowadza się do Bobiego i ona sobie z tym Bobim mieszka, zajmując się kelnerowaniem. I ona właściwie większość później swojego życia zawodowego to spędziła właśnie pracując w jakichś knajpach, w jakichś resortach, w jakichś hotelach, tego typu sprawy wykonując. No bo umówmy się, ona nie skończyła liceum, nie miała matury, więc i ona nie miała jakiegoś takiego wielkiego planu w kwestii swoich, ona nie miała planów zawodowych, jakiejś tam kariery, ona chciała znaleźć męża. Z tym Bobim oczywiście układa się tak sobie, ona wychodzi na wierzch, jej obsesja, śledzenie, ona w momencie, kiedy miała jakiegoś chłopaka, to bardzo sprawdzała na przykład jego telefon cały czas, maile, sprawdzała po prostu, co on robi, była taka bardzo, no nie odstępowała tego faceta o krok wręcz. No i ten Bobby jakoś tak nie za bardzo to wytrzymał. Ona się okazała, i tak jak ona podejrzewała, że on coś tam wyprawia, podejrzewała, to zaczął wyprawiać. Odkryła, że Bobby właśnie korzysta z numeru 900. O, to jest kolejna ciekawostka, którą wam powiem ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ mamy numery plus 700, plus 800, to wiemy, jak to działa, a plus 900 w Stanach Zjednoczonych w latach 90, nie wiem, czy to jeszcze istnieje, to było tak zwane party line, że można było sobie zadzwonić na ten numer i po prostu pogadać z ludźmi. To taki był jakby czat telefoniczny. Jak ktoś miał ochotę, po prostu czuł się samotny, to właśnie na 900 coś tam, to były właśnie takie numery, że można było właśnie, jak się miał ochotę właśnie znaleźć jakichś nowych znajomych, to można było tam zadzwonić. Ciekawostka. No i on zaczął z tego korzystać. Zaczął z tego korzystać w taki sposób, że zaczął poznać jakieś panienki. Tam to się oczywiście skończyło awanturą, no bo Jodie to w końcu odkryła, bo ona odkrywała wszystko, jak się później dowiemy. No i oni zerwali, później był jakiś mat, później był taki facet, który nazywał się Daryl Brewer w 2002 roku, 20 lat od niej starszy, którym ona się związała. No to jest akurat ciekawe, bo ten facet jest istotny. On się żenić z nią nie chciał, bo on już był po rozwodzie, miał syna. Natomiast wszedł z nią taki układ po prostu seksualno-koleżeński. No i jakby ona była jej szefem na samym początku. W każdym razie jakby ona się do niego wprowadziła, oni chyba nawet razem dom kupili, coś takiego, ale się dzielili jakby po połowie wydatkami. To miała być rodzaj inwestycji. W 2006 roku usłyszała właśnie o tym prepaid Lego, ktoś jej to właśnie podpowiedział, ktoś jej dał właśnie jakieś materiały, jakaś koleżanka powiedziała, słuchaj, to jest taki fajny pomysł, możesz sprzedawać ubezpieczenia. A jakoś jej to nie podchodziło, ona w ogóle nie miała jakichś takich intencji, żeby robić jakieś wielkie wysiłki w kwestii swojej kariery zawodowej. To no, ona nie była w tym wielkim fanem. Ona miała taką wizję, że ona będzie tylko rysować obrazki albo robić zdjęcia. Ona chciała być fotografem. Taką miała wizję. Nie miała aparatu, ale chciała być fotografem. Też wszyscy znamy takich ludzi. Znaczy, może już nie znamy ludzi, którzy nie mają aparatu, bo teraz aparat ma każdy, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu no, takie wizje, po prostu, będzie artystką. No i za namową właśnie, no ale tak znajomi ją namawiali, no i ona pojechała właśnie na tą konferencję do Las Vegas i poznała Travisa Alexandra. Więc pewien rodzaj przypadku, ponieważ jej tam właściwie nie powinno być, bo ona nie była jakaś specjalnie zainteresowana sprzedażą. Travis ją zobaczył, zafascynował się, piękna dziewczyna i on jej się od razu spodobał. To było takie zauroczenie od pierwszego wejrzenia. Travis, który był człowiekiem flirtującym, bardzo chętnie z kobietami, powiedział, słuchaj, pójdziesz ze mną na bal, bo tam był taki bal takich najbardziej zasłużonych tam sprzedawców. I ja powiedziała, no tak, ale wiesz, ja nie mam sukienki, no to on jej znalazł jakąś suknię, ubrał i tak dalej, prawie to zaczyna brzmieć jak Pretty Woman, ale bardzo się to podobało, że on był taki, opiekuńczy i tak powiedział, no to ja to załatwię, to tylko po prostu ty bądź tylko piękną muzą, a ja to wszystko dla ciebie zrobię. No i się zakochała.
Zakochała nawet, on po tym balu jej wręczył Księgę Mormonów i powiedział, że jest Mormonem i powiedział, że bardzo by się żeby się zainteresowała. I ona stwierdziła, że to nie jest głupi pomysł. I powiem Wam, że później dzieje się coś takiego, co już jest jakby pierwszą lampką alarmową. Dlatego, że Jodi Arias w momencie poznania Travisa Alexandra, zafascynowania się Travisem Alexandrem, z którym później rozmawia przez telefon i tak dalej, no bo on jest w tym Mesa w Arizonie, a ona jest w Kalifornii, tak? I w jakimś stopniu, to są odległości, tak? Ale rozmawiają ze sobą i tak dalej, ale ona zmienia swoje życie o 180 stopni. Nagle stwierdza, że po prostu jakby, jak ona się zachowuje jak kameleon, nawet ten Daryl, ten 20-letni, starszy od niej 20 lat kochanek, zauważył, że po prostu nawróciła, z tego zafascynowała się tym Travisem, nagle powiedziała, nie, my nie będziemy ze sobą sypiać, dlatego, że przeczytałam Księgę Mormonów i będę zachowywać swoją czystość dla swojego męża po ślubie. A powiedział, no okej, nie, ale tak po prostu nagle nic z tego nieznowego, wiecie o co chodzi? Zaczyna czytać te same książki, które czyta Travis, zaczyna jakby stara się być taką kobietą, którą on sobie wymarzył. Travisowi się to podoba w jakimś stopniu. Nawet mówi jej, zachęca ją właśnie do tego, żeby została fotografką i tak dalej, i tak dalej. Pomaga jej, tam chyba nawet jej aparat kupił, czy pomógł jej kupić aparat, nieważne. Więc ona w jakimś tam stopniu czuje się taka właśnie, że on się nią opiekuje i że on zwraca uwagę na jej potrzeby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i on oczywiście ją wkręca do tego prepaid lega, ale ona się tak, ta sprzedaż jej jakoś nie idzie kompletnie. Ona nie się do tego nie nadaje, no ale ona tam gdzieś funkcjonuje tam dookoła tej firmy, tak? To nie jest jakoś tak strasznie. Od samego początku zaczynają się takie sytuacje, to znaczy, wiecie, to można wytłumaczyć. Wiele takich rzeczy jest coś takiego, że z jednej strony to mogłaby być taka, no to jest taki, no czerwona flaga, tak? To jest taki, no powinno nas to zaniepokoić, jeżeli wiemy, jak to się skończy, ale z drugiej strony niepokoi nas to, bo niekoniecznie musi. Ona znajduje jego MySpace'a, bo mówiłam, że ma MySpace'a, komentuje każde zdjęcie i tak dalej, bo po prostu cały czas sprawdza, czy on czegoś tam nie postuje, ona ma jakiegoś bloga, ona swojego bloga ma, zresztą do dzisiaj te wszystkie materiały są dostępne w sieci i postuje właśnie o tym, jak ona jest z nim zafascynowana i tak dalej, buduje się pewna obsesja. Travisowi rozumiem, że mu się to podoba, oni oczywiście nie są jeszcze parą oficjalnie, natomiast jakby Jodi robi wszystko, żeby po prostu z tym Travisem być. Bardzo dużo rozmawiają, bardzo dużo w jakimś tam stopniu, szczególnie o religii, bardzo dużo spędzają ze sobą czasu, szczególnie na telefonie, wysyłają właśnie tam SMS non-stop. Oni podobno w przeciągu chyba pierwszych iluś tam miesięcy wymienili 82 tysiące maili. Coś takiego. To jakieś potworne ilości w ogóle. Nie wiem, czy kiedykolwiek wymieniłam z kimś przez parę miesięcy 82 tysiące maili. Chyba by mi się to nie udało. Ale to abstrahując od rozmów telefonicznych i SMS-ów. Więc zaangażowanie było po obu stronach. Nie można powiedzieć, że tylko Jodi. Ona widząc po prostu, że Travis traktuje swoją wiarę bardzo poważnie i on mówi jasno, że on nie ożeni się żadną kobietą, która nie jest mormonką, no to ona po prostu w takim wypadku chodzi z tą Księgą Mormona wszędzie. Nawet jak chodzą gdzieś na imprezy, to ona po prostu nawet tak ostentacyjnie otwiera tą książkę i czyta, tylko patrzy, czy Travis widzi, że ona czyta Księgę Mormonów. Znamy? Nie wiem, czy znamy, czy widzieliście coś takiego, ale jesteście w stanie sobie to wyobrazić, nie? W listopadzie, to się dzieje we wrześniu, w połowie listopada, czy we wrześniu oni się poznali na tej konferencji. W połowie listopada oni już są na tyle dobrych stosunkach, że Jodi przyjmuje chrzest, wchodzi do kościoła mormonów i prosi Travisa, żeby on ją ochrzcił. Bo tam jest jakiś taki system właśnie, że Travis ją może ochrzcić, po prostu może ją tam polać wodą, coś tam. No i ona jest oficjalnie mormonką. No i tak na dobrą sprawę zaczyna to w jakimś stopniu ten ona prze jak najbardziej, żeby po prostu być idealną kobietą dla Travisa. Nie można zaprzeczyć, że ich relacja od samego początku jest bardzo, bardzo nacechowana seksualnie. Jest taki rodzaj atrakcyjności, pewien rodzaj napięcia między nimi, że widać po prostu, że o ile to nie jest może jakieś tam zespojenie dusz, wspólne zainteresowania, no bo jakie zainteresowania? No to zainteresowanie zmienia w zależności od tego, jak Travis ma. Ale
jest takie po prostu no pożądanie wisi w powietrzu. No i oni w jakimś stopniu się powoli tam łamią, a Travis troszeczkę stara się na własną korzyść interpretować pewne przepisy z Księgi Mormonów, to co mówi swoim znajomym. Przynajmniej kilkoro znajomych tak powiedziało, że on tak powiedział parokrotnie. Mianowicie, że nie powinno się uprawiać żadnego rodzaju seksu, żadnego rodzaju takiego tego tematów, ale z swoją przyszłą żoną. A jeżeli to nie jest żona, to już można. Jednak stara się trzymać tego z Jody, bo po prostu ja wiem, że teraz wchodzimy w takie tematy no bardzo intymne dla ludzi, ale to może Wam pokażę pewien sposób myślenia Travisa. Człowiek bardzo religijny, tutaj jest kobieta, która mu się strasznie podoba, po prostu, że on jest, strasznie chce ją mieć w sensie fizycznym, w sensie po prostu pożądania. No i są pewne religijne nakazy, którymi on też jest wierny. I on z tego wszystkiego znajduje rozwiązanie, żeby po prostu mówić, że w sumie seks oralny i analny to jednak nie jest taki wielki grzech, więc po prostu skupmy się tylko wyłącznie na tym, powiedzmy jakby obejdźmy to prawo, tak żeby móc jakby skorzystać z pewnej intymności, natomiast nie urazić i być w porządku wobec Kościoła. To jest oczywiście śliski temat. I większość Mormonów dostałaby ataku śmiechu na takie wytłumaczenie. No, ataku śmiechu, aby się uraziło, umówmy się. To są ludzie, naprawdę, to jest grupa ludzi, która żyje według tych zasad. To nie jest coś takiego, że tam czystość do ślubu i to tak 99% jednak niekoniecznie, tylko oni naprawdę według tego żyją. Więc tego typu rozpasanie dla nich, tak jakby patrząc z ich perspektywy, tego typu rozpasanie, to było coś, co by im się w głowach nie mieściło. I Travis w jakimś stopniu gdzieś tam czuje się winny. Gdzieś ta, ponieważ Jody się na wszystko zgadza, to on mimo wszystko jest w takim więzieniu własnego pożądania. I chce, i w sumie nie chce, w sumie nie wie za bardzo, jak wyjść z tej sytuacji, ale wchodzi w to, głównie dlatego, że mówię, że to jest mormonka, tak, tutaj jest kościół, on ma głównie znajome mormonki, w jakimś stopniu no nie może mieć z nimi żadnych doświadczeń seksualnych, no i nie powinien, bo się tam biskup dowie i jeszcze zostanie wyrzucony znowu, dopóki nie będzie ślubu, a to jest młody, przystojny facet, więc w jakimś stopniu no trochę go tam nosi na pewno w jakiejś perspektywie. No proszę się wypowiedzieć, jak mnie panowie oglądają, macie 30 lat, w życiu nic, albo tam jakieś tam parę sytuacji, które skończyło się tak, że zostaliście wyrzuceni poza nawias własnego społeczeństwa, teraz się musicie trzymać, więc wiecie, to są pewnego rodzaju problemy, dlatego mówiłam, że to jest też opowieść troszeczkę o religii, troszeczkę o pewnych normach, którą próbował utrzymać. Ja nie twierdzę, że te sytuacje, znaczy te zasady są w ogóle nierealne do utrzymania, bo 13 milionów ludzi żyje na tym świecie i funkcjonuje w tych zasadach. Natomiast czy to, pytanie jest takie, czy to było dobre dla niego, tak? Bo on się szarpał z jednego miejsca w drugi. Jody, oprócz tego, że się zgadza na takie różne rzeczy, no to nie odstępowała go na krok, nawet znajomi mówili, że po prostu ona się zachowywała po prostu tak jak taki szczeniaczek. Ona za nim chodziła, po prostu on nie mógł usiąść, żeby ona przy nim nie usiadła, żeby nie położyła mu głowy na kolanach, po prostu była taka, no tak się miziała tak do niego. Nie wiem, wiecie o co chodzi? Widzieliście, zaobserwowaliście to, albo w swoim środowisku, albo w swoim życiu, albo na różnych imprezach są takie panie, które nie odstępują panów na krok. Zresztą panowie są tacy się też zderzają. A z drugiej strony sprawdza mu maile, konta, telefon, no po prostu patrzy, co on tam wyprawia. To jest od samego startu, ona jest bardzo obsesyjnie nastawiona do tego, żeby śledzić każdy jego krok. Każdy jego krok. Ona wie, w jakimś stopniu potrafi się pojawiać niezapowiedziana przed jego drzwiami. On się z tego cieszy, tak? Ale w momencie po prostu ona cały czas patrzy, co on tutaj robi, co tutaj się dzieje. Czy pojawia się kompletnie niezapowiedziana, żeby zobaczyć, jak on zareaguje. On no to przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza, bo to dobry chłopak był. A tutaj po prostu dla wielu z nas to byłaby kolejna lampka alarmowa, nie? Coś tutaj nie gra. Oficjalnie oni zaczynają być ze sobą w lutym 2007 roku.
roku, więc jak mówię, no to oni się we wrześniu spotkali, w połowie listopada był ten chrzest. W 2007 roku oni zaczynają ze sobą być. Ten związek nie trwa, nie będzie trwał specjalnie długo, jak możecie się spodziewać, znaczy oficjalnie. Haha, oficjalnie. No jest tylko parę miesięcy. W ogóle cała ta historia, wbrew pozorom, całkiem krótka, bo jak ludzie mówią, że Travis Alexander i Jody Arias i tak dalej, to oni tam nie mieli, oni się tak długo nie znali. To jest właśnie niesamowite, że gdyby oni się, że to nie były jakieś takie relacje, które trwały przez dziesiątki lat. To były miesiące. To były tylko wyłącznie miesiące. Oni zaczynają być razem, natomiast Jody obserwuje, że Travis troszeczkę inaczej do niej podchodzi właśnie w zależności od tego, z kim on jest. Jak on jest z tymi mormonami, no to on mówi, to nie jest moja dziewczyna. Jak jest tam z innymi kolegami właśnie z tego prepaid tylko, to tak, to oczywiście ona jest jego dziewczyną, zachowują się jak para. Czyli on jakby stara się to, widać, że on po prostu jakoś tak niespecjalnie traktuje ją poważnie. Koledzy z drugiej strony ostrzegają Travisa, że ona jest dziwna, bo ona po prostu, to jest kobieta, która po prostu cały czas stoi pod drzwiami, on nie może wyjść zadzwonić, żeby ona pod drzwiami nie podsłuchiwała. Nawet była taka sytuacja, że znajomi zaobserwowali, że jak on wychodzi do łazienki, to ona siedzi pod drzwiami łazienki i podsłuchuje, czy on przypadkiem do kogoś nie dzwoni podczas zatwiania, że tak powiem, się. Więc no trochę obsesja, nie? Trochę to takie, no trochę tak niezdrowo zaczyna być. Mówiłam, zjawia się, nie zjawia się, niezależnie czy on chce, czy nie chce, czy ma jakiś gość, czy nie, to na się pojawia. Travis w tym samym momencie po prostu, jak mówiłam, on tam finansowo funkcjonuje bardzo dobrze. Wymyślił sobie takie motto, że żyj tak, jakbyś umierał i że chce zobaczyć zaraz jakąś tam książkę, czy jakiś periodyk mówiący o tysiącu miejsc, żeby zobaczyć przed śmiercią, więc on chce podróżować, ma na to pieniądze. On bardzo często zresztą zabiera Jody i sobie jeżdżą. Oglądają tam różne miejsca. Seks oczywiście cały czas funkcjonuje. Nie wiemy dalej, czy po prostu to jest tylko wyłącznie omijanie zasad, czy to już jakby pełen zestaw w tej intymności funkcjonuje. To mi się wydaje, że to chyba nie ma znaczenia. Na pewno jest tam bardzo duża seksualność. Zdarzają się różnego rodzaju SMS-y, które są prawdziwe, które są, no powiedziałabym, bardzo erotyczne. Oni do siebie piszą, potrafią do siebie dzwonić, prawda, uprawiać tam seks przez telefon i takie różne kwestie, więc po prostu się młodzi ludzie bawią jak tylko mogą. Mimo wszystko po prostu w mormońskiej społeczności udają, że oczywiście są święci. Tak jak mówiłam, że oni razem podróżują, to bardzo często na przykład oni nie zostają w hotelach, tylko właśnie wśród jakichś mormońskich rodzin i tam na przykład po prostu on idzie spać do innego pokoju, ona do innego pokoju, żeby to było właśnie tak, jak powinno być, bo oni zwracają uwagę na tą stronę życia. Jody jednak zauważa coraz bardziej i bardziej, że Travis nie traktuje tego poważnie, ona coraz bardziej jest obsesyjna, coraz bardziej jest zazdrosna o to wszystko. Jemu zaczyna powoli przeszkadzać, no i mówi jej wprost, że on się z nią żenić nie chce. Że jest jak jest, że jest fajnie, że mu się to podoba, ale on się z nią nie chce żenić. Jest taka teoria, że on do niej traci szacunek jako ten bogobojny mormon. To jest takie trochę dwulicowe, nie? Że skoro tu takie tyle świństwa nie tam razem tego, no to ona po prostu się na żonę nie nadaje. Co bardzo dużo takich negatywnych komentarzy na ten temat jest. On miał właśnie takie podejście. Niestety, niestety. Zrywają w czerwcu, więc tam razem ze sobą pobyli co 5 miesięcy? Oficjalnie. Ponieważ Jody znajduje właśnie, że on zaczyna się umawiać z innymi kobietami. On nawet nie tyle, że on po prostu flirtuje z innymi mormonkami, po prostu traktując swój związek z Jody jako taką, jakby jest, ale jak się znajdzie coś lepszego, się znajdzie coś poważnego, no to się skończy. Ona się o tym dowiaduje. Oni się rozstają. I co robi Jody? Pytanie za 3 punkty. Ja Wam powiem. Przeprowadza się do Mesy. Czy przeprowadza się do... Bo ona cały czas mieszka w Kalifornii. Oni się tam tylko tam miotali, nie? Ona się przeprowadza nagle. Jak oni już zerwali, to ona się zdecydowała, że ona się przeprowadzi do Arizony. A Travisowi się to w ogóle nie podoba. Jak się dowiaduje, że ona znajduje jakieś miejsce właśnie w jakimś mieszkaniu
Znaczy pokój, bo po prostu znajduję, wynajmuję pokój właśnie w jakimś tam mieszkaniu, a gdzieś tam, to było 4 mile od jego domu. I mu się to strasznie nie podoba, bo po prostu, i ona się cały czas pojawia, cały czas się tam gdzieś się próbuje go zaczepiać, więc oni niby zerwali, a tak na dobrą sprawę to chłopak jest w jeszcze gorszej sytuacji niż był. A na dobrą sprawę, pewnej nocy Jody przyjeżdża do niego do domu, to jest nocy. Drzwi, jak mówiłam, on nigdy nie zamykał, a ona otwiera drzwi, chodzi do niego do sypialni, rozbiera się i wchodzi mu do łóżka. I on jakoś nie protestuje. I mimo, że oni nie są razem, to jakby taki układ funkcjonuje przez miesiące. On o tym nikomu nie mówi, Jody traktuje jako koleżankę, co najwyżej, natomiast po prostu korzysta z takich nocnych schadzek. To ona zazwyczaj inicjuje te spotkania, ona przyjeżdża, a później ucieka nad ranem, żeby jej nikt nie zauważył, funkcjonując właśnie na takich zasadach. Fajnie, nie? Związek z Jody, tak na dobrą sprawę, Travis też traktuje, to jest taki love-hate relationship, jak się to mówi tutaj, czyli jest pożądanie, jest ten seks w nocy, natomiast po prostu oni ze sobą nie mogą wytrzymać na co dzień, bo po prostu każda niemalże ich konwersacja to jest kłótnia i to potworna kłótnia. Ona go cały czas śledzi, próbuje mu wchodzić na jakieś tam SMS-y, nie SMS-y, maile, dowiaduje się, jakie on ma hasła do Facebooka, do MySpace'a, cały czas gdzieś tam szpera, potrafi nawet odpisać jego znajomym w jego imieniu, więc umówmy się, to są no bardzo niefajne rzeczy. W międzyczasie także, w ukryciu przed Jody, Travis zaczyna, jakby znajduje sobie taką dziewczynę, ona się nazywa Lisa, ona ma 19 lat, jest młodą mormonką, no i on tak jakby patrzy na ten związek z perspektywy właśnie takiego przyszłego ożenku. Bo on w sumie myśli, że to może nie jest jednak głupi temat, żeby się ożenić. Jodie właściwie, no, to ona nie jest brana pod uwagę jako przyszła pani Aleksander, absolutnie nie. Natomiast jeżeli chodzi o Lisę, no to ona jest taka niewinna, ambitna, młoda. Ona mu się podoba. Lisa oczywiście nic nie wie o tym układzie z Jody, który się dzieje w nocy. Travis absolutnie nie. On tam uderza, tam powiedzmy, w konkury, tak zabierają na randki, natomiast tam nie ma absolutnie żadnego seksu. Co najwyżej jakiś tam niewinny pocałunek. Wszystko jest bardzo, bardzo w ramach trzymane. Natomiast no, Jody się dowiaduje o tej Lisie. No i wtedy już się zaczyna być gorzej. Nagle się okazuje, że Lisa odkrywa, że ktoś był w jej domu, ktoś wysyła jej dziwne maile, ona dostała taki przerażający, dziwny mail, żeby po prostu zostaw tego Travisa, bo Bóg cię potępi, w ogóle pójdziesz do piekła. Jakieś takie historie, które przerażają. Ona ma 19 lat, ona jest dość młoda, ona jest tam w sumie 11 lat chyba starsza od tego Travisa. I to jest trochę za dużo dla niej. Na samym początku Travis próbuje reagować, on tam próbuje ochraniać, ale umówmy się, że jeżeli jesteś w domu właśnie ze swoim chłopakiem i wiesz, że ktoś właśnie w tym domu jest, bo słyszysz jakieś kroki, coś tam, widzisz, że różne rzeczy się dzieją, no to zaczyna być niefajnie. W tym samym momencie chyba tam kiedyś ona właśnie słyszała, że ktoś był w domu, zadzwoniła po Travisa, Travis przyjechał i został na noc. Znaczy został na noc, tam spał gdzieś tam na kanapie czy na fotelu, tylko po prostu był jakby strzegł jej przed różnymi niefajnymi sytuacjami. I się okazuje nad ranem właśnie, że jego opony zostały na przykład przecięte w tym BMW. Nie, ktoś to zrobił. Więc dzieją się takie rzeczy, nikt tak do końca nie podejrzewa Jody, to znaczy trochę się ją podejrzewa, trochę nie. Jego znajomi, mówiąc szczerze, to o Jody nie mają zbyt dobrego zdania. Oni na samym początku ona zrobiła dobre wrażenie, na samym początku, ale później, mówiąc szczerze, to uważają, że to nie jest najlepszy pomysł. On nawet rozmawia ze swoim kolegą Taylorem. I ten Taylor to mówi, to uważaj na nią, nie, bo ona może być niebezpieczna. Mówi, nie, no wiesz, no ona jest denerwująca, tak, no i tak dalej, ale niebezpieczna to ona nie jest, to tam się nic nie dzieje. Travis, będąc w takich sytuacjach, że tutaj Lisa, tutaj Jody i tak dalej, to jest wyczerpujące psychicznie, emocjonalnie i tak dalej. No, umówmy się, że po prostu jego biznes zaczyna na tym cierpieć, zaczyna mieć problemy. Jest 2006 rok, 2007 już właściwie, w tym momencie, nie, przepraszam,
No to 2007 rok, to grudzień. I on zaczyna po prostu zauważać, że są pewne problemy finansowe. Przypominam, że w 2008 to już jest ten wielki krach, więc już powoli już widać, że coś się zaczyna dziać. Tą ekonomią się nie najlepiej dzieje. Travis jest zmuszony sprzedać swoje BMW. Sprzedaje je Jody, żeby nie było. I Johna mu tam płaci jakieś raty, tak? Bo ja tam dalej zajmę jako kelnerka, czy coś takiego, natomiast za dużo pieniędzy nie ma. Natomiast on kupuje jakąś tam wysłużoną tam Toyotę, czy wysłużoną, jakąś tam używaną Toyotę, no i żeby utrzymać dom, on po prostu znajduje sobie dwóch współlokatorów, to chyba jest Zachary i Enrique. To są tacy dwóch młodych mormonów, którzy oni także mają, nie spędzają w domu zbyt dużo czasu, bo mają swoje dziewczyny, gdzieś tam mają, pracują już, więc po prostu no, wynajmują tylko wyłącznie pokoje. Jak mówiłam, on ma 5 pokoi w domu, 5 sypialni, więc może sobie na to pozwolić. Poza tym także jest kto zająć się tym pieskiem, bo ma piesiaka, Napoleona. Sytuacja się coraz bardziej komplikuje, on się coraz bardziej z Jody kłóci, no i Jody postanawia, że ona się w takim wypadku wyprowadzi z Mess, bo to nigdzie nie idzie. Ona widzi, że coraz bardziej, że Travis jakby ma jej dość, że korzysta z pewnych benefitów tego związku, tak, jak ona przychodzi, mu wchodzi do łóżka, to on nie mówi nie, ale z drugiej strony to też nie ma jakiejś takiej wielkiej ochoty, żeby po prostu cokolwiek to dalej pchnąć. Ona myślała, że to jakby spowoduje, że on się w niej znowu zakocha, a tu się właśnie okazuje, że wcale nie. No i ona stwierdza, że po prostu jest bez sensu, bo traci kupę czasu i właściwie no, nic z tego nie wynika, tak? No i ona się postanawia przeprowadzić do tego Jerka, do Kalifornii, gdzieś tam się do dziadka wprowadzić, no bo z rodzicami to ona ma nie fajny układ. Jak mówiłam, ona tam uciekła, jak miała tam 18 lat niecałe z domu. I ona się przeprowadza do tego dziadka. Tam jeszcze oczywiście taki cyrk zrobiła, że jak ona się zdecydowała wyprowadzić i się spakowała, i Travis jej nawet pomógł się spakować, to później się samochód zepsuł na podjeździe, tak zupełnie niespodziewanie, więc się nie mogła przeprowadzić, musiała to przez 6 tygodni gdzieś tam nocował w pokoju. No, wiecie, no nie fajnie, no ale w końcu się wyprowadza, w końcu wyjeżdża z tej Messy. I Travis jest taki szczęśliwy, on jest taki szczęśliwy, że ona się w końcu pozbyła, że on się jej pozbył, bo ten seks to był właśnie takim więźniem własnych rząd. Znaczy, umówmy się, ten facet nie był święty. Ja go wcale nie usprawiedliwiam, bo on sobie jechał na dwa fronty, tutaj mormoni, tutaj po prostu jakiś seksik z byłą, to nie są fajne tematy. Ale w jakim stopniu zaszło, on powiedział, no dobra, no to teraz ja zmienię swoje życie, postanowię, że bo to był grudzień, w grudniu ona się chyba jakoś wyprowadziła, że on 2008 rok to będzie rok zmian, napisze książkę, znajdę żonę, będzie fajnie, nie? Po prostu podniosę się z tego wszystkiego, to był taki moment, że to była moja lekcja, której się nauczyłem i teraz do przodu, aleluja i do przodu. I na początku okazuje się, że to jakoś działa. Jody znajduje sobie nowego faceta, Ryana, to jest tego prepaid legal z tej całej organizacji. A w kwietniu 2008 roku Travis zaznajamia się z taką dziewczyną, która się nazywa Mimi. Nazywa się Mimi, ona właśnie też jest mormonką, no i on da niej tam smali cholewki, jak to się kiedyś mówiło. Mimi jakoś tam specjalnie nie jest nim zainteresowana, jakoś tak niekoniecznie mu ufa. Natomiast Travis bardzo do tego prze. Jeszcze ma takie wizje, że może tą Lisę odzyska, a może Mimi, a może Lisę, a może Mimi. W każdym razie ten człowiek po prostu ma zaczyna być problem, że on nie chce być sam. On chce już założyć rodzinę. Zdaje sobie sprawę, ile czasu, ile emocji, ile tego wszystkiego mu się wszystko pogmatwało przez tą Jody. Dalej go nie usprawiedliwiam. Natomiast po prostu tutaj jest taki moment, że on stwierdził, że on już nie chce być kawalerem, że on nie chce się bawić, że to jest jakieś doświadczenie, które było i on chce po prostu tutaj znaleźć taką kobietę, która po prostu stworzy mu domowe ognisko, no ale z tymi kobietami to nie jest tak prosto, bo z drugiej strony ta afera z Jody i w ogóle jego znajomość Jody no, odbiła się szerokim echem. On tam w międzyczasie został właśnie jeszcze raz wykluczony za różne tam seksualne dokonania z kościoła, musiał się przepraszać, wracać, więc on takiej fantastycznej reputacji, powiedziałabym, nie ma.
w tym temacie. No i to jakby powoduje, że jakoś tam kobiety do niego nie lgną. Jak mówiłam, on ma 30, on już w sumie po 30, a tu z drugiej strony po prostu mormoni to się raczej no tam hajtają wcześniej, więc on musi, no to nie jest tak prosto mu znalezione, bo on musi znaleźć albo jakąś bardzo młodą dziewczynę, a z drugiej albo no za bardzo tam nie ma jakichś możliwości. W każdym razie myśleliście, że to wszystko już, to wszystko normalnie wygląda? No nie wygląda normalnie, dlatego że Jody od czasu do czasu go odwiedza. I cały czas, co jakiś czas komu wchodzi do łóżka mimo wszystko. Więc on się tak cieszył, a jednak po prostu wpuścił ją znowu do swojego życia. Nie jestem w stanie pojąć dlaczego. Znaczy jestem w stanie jakby w jakimś tam stopniu to zrozumieć, ale nastąpiło już pewne przerwanie, ona ma tego chłopaka, on jakby stara się tu kogoś znaleźć i dalej z powrotem. Znowu wejście do tej samej wody. Powodowane to jest podobno, tak jak on pisał, samotnością, jakąś potrzebą bliskości. Jeżeli ona chodzi o tego chłopaka, ona ma tego chłopaka Ryana i on stara się być takim rycerzem na białym koniu, bo on wie, że ona jest mormonką, więc po prostu tutaj żadnego seksu nie, absolutnie, co najwyżej buzi, bo on nie chce po prostu, że tak powiem, żeby ona się źle czuła. Tak, jakbyście chciały właśnie takiego pana, to proszę przejmie, wśród mormonów szukać. Taki żarcik troszeczkę, ale wiecie o co chodzi. No i ona jakby spotyka się właśnie cały czas z tym Travisem, co jakiś czas do niego przyjeżdża, niestety. A Travis tam nie chce, czy z Lisą, czy z Mimi, czy tam cokolwiek. Kłótnie się cały czas dzieją i Travis się w końcu decyduje, że on zaprosi Mimi na wycieczkę do Meksyku. Oni mają tam pojechać, nie wiem, jako tam, może coś z tego wyjdzie, może coś nie wyjdzie i tak dalej. I na pewno mówi, że z nim pojedzie, ale właściwie to tak bardziej jako przyjaciółka i tak, czy w sumie mogę pojechać, nie, jak zapłaci za mnie, no to pojadę, ale tam nie widzę, żeby to jakoś tam coś z tego wyniknęło. No i jak mówię, następną rzeczą, która się dzieje, która już tak zbliżamy się do smutnego finału. 28 maja 2008 roku, jak mówiłam, Jody mieszka z dziadkiem. Ktoś się włamuje do tego mieszkania dziadka. Policja przychodzi, okazuje się, że tam zginęły jakieś drobiazgi, jakieś małe pieniądze. Zginęła także broń. Dziadek miał taką małą broń Winchester 25 mm. Jody jest na ten temat przepytywana. Ona mówi, że nigdy w życiu czegoś takiego nie widziała. Cały czas rozmawia zresztą z Travisem na telefonie. Proszę nie myśleć, że ona po prostu tego kontaktu nie ma. Cały czas z Travisem są w kontakcie. 28 maja Travis próbuje złapać kontakt z Lisą jeszcze raz, ponieważ widzi, że z Mimi nic nie wychodzi, więc próbuje jeszcze raz wrócić do Lisy. Lisa z nim rozmawia, no ale jakby no, nie pała jakąś wielką ochotą, żeby cokolwiek z nim cokolwiek tam zacząć, albo skończyć, albo cokolwiek. 28 maja Travis na Facebooku publikuje swoje zdjęcia i tam z takim żartobliwym tonie mówi, że pupa mi schudła, bo on tam trenował mocno. Pupa mi schudła i rip, moja pupa. Tyle czasu się namęczyłem, a tu musiała zniknąć i po prostu tam tak napisał, taki nagrobek zrobił dla swoich mięśni pośladkowych. To było śmieszne. Później przestało być śmieszne, niestety. Mówię o tym dlatego, że po prostu ludzie mówią o tym jego wpisie na Facebooku, że on przewidział jakby swój smutny koniec. No a to nie o to chodzi. Po prostu sobie zrobił dowcip. Tylko taki dowcip to jest trochę przerażający, jak się wie, co się podzieje. Travis rozmawia ze swoimi znajomymi mniej więcej tego samego dnia. Mówi o tym, że nie chce więcej widzieć Jody, że po prostu ta relacja jest zbyt toksyczna, że on po prostu nie wie, że on bardzo dużo błędów popełnił, ale po prostu tak nie może być. Taylor go ostrzega, mówi, słuchaj, ona jest niebezpieczna. Właśnie, no, tam jakieś dziwne rzeczy się działy, więc po prostu to nie jest kobieta, którą musisz na to bardzo uważać. Mówi, nie, ona jest niegroźna, ona jest na wariatka, ale jest niegroźna. 2 czerwca Jody wypożycza samochód, no bo to BMW, co tam kupiła tego Travisa, coś tam rozpadło. Wypożycza samochód i ona mówi swojemu chłopakowi Ryanowi, że ona tam się udaje w taką wycieczkę, ma tam zrobić jakieś zdjęcia, ma także odwiedzić swojego byłego chłopaka, ma tam w każdym razie robi sobie parodniową wycieczkę. 2 czerwca wyjeżdża. 4 czerwca 2008 roku. Bardzo ważny dzień, środa. To był ostatni dzień,
kiedy widziano Travisa Aleksandra żywego. On wstał, przywitał się ze swoimi współlokatorami, nakarmił psa, powiedział, że bardzo źle spał, miał jakieś koszmary. Ostatnią rzeczą, którą wiadomo, że cokolwiek zrobił, no to było o godzinie 16:19 sprawdził swojego e-maila, który był prawdopodobnie znowu zhakowany przez Jodie, bo ona tam po prostu jakoś tam maniakalnie wchodziła mu na te konta cały czas. Zachary i ten Enrique, oni jak mówię, oni po prostu funkcjonują, ten dom to jest bardziej taki, no, taka sypialnia dla nich niż funkcjonowanie. W każdym razie, no, w większości czasu po prostu nie ma ich w domu. Przez kolejne dni Travisa Aleksandra nie ma. Nie można się z nim skontaktować. Ci młodzi ludzie, ci jego współlokatorzy dbają o jego psa. Zastanawiają się, wiedzieli o tej wycieczce do Meksyku, ale myśleli, że może wyjechał wcześniej. Widzą, że samochód stoi w garażu, więc pomyśleli, że ktoś go pewnie podrzucił na lotnisko. Nie interesują się tym za bardzo. Próbują do niego dzwonić, próbują do niego pisać SMS-y, on nie odpowiada. To jest trochę dziwne, ale z drugiej strony, no nie wiem, no może po prostu włączył się w jakiś układ, może po prostu nie może odebrać, gdzieś tam jest na wycieczce. W każdym razie, no, nie niepokoi ich tyle, że nie można się z nim skontaktować, co denerwuje ich fakt, że nie mają klucza do skrzynki pocztowej. 9 czerwca Mimi, która właśnie 9 czerwca to właśnie miał być ten dzień, kiedy oni mieli pojechać do tego Meksyku. Ta Mimi miała z nim tak jechać do tego Meksyku, ale jako przyjaciółka po prostu. No i ona tak dzwoni do niego, a się nie odbiera. Więc nie wiadomo z tym Meksykiem, czy ona ma jechać tam, czy nie jechać do Cancun, o co chodzi. Dzwoni do takiej pary jego znajomych i mówi, słuchaj, czy bo jakoś tak się niepokoję, nie wiem, co się dzieje, może podjedziemy do niego do domu, i bo on jakoś tak, to nie jest normalne, że on się w ogóle nie odzywa. Podjeżdżają do niego do domu, właśnie ta trójka, ta Mimi i tam ta para, wchodzą do domu przez garaż. Tam garaż był na, tam on miał taki garaż, że po prostu był zamek na kod. Nie trzeba było mieć klucza do domu. Zresztą w ogóle jego współlokatorzy nawet nie mieli klucza do domu, no, wszyscy wchodzili przez ten garaż. No i szukają, czują taki dziwny zapach w ogóle. Na którzy współlokatorzy nawet nie zwrócili za bardzo uwagi. No i się okazuje, że Travis Aleksander nie żyje. Jego ciało jest pod prysznicem, umyte zresztą. Z kogoś. Jest strasznie dużo krwi. 27 ran ciosem nożem, w tym jedna w serce. Podcięte gardło od ucha do ucha, a także strzał w głowę, w mózg. Przechodzący przez mózg, przez prawą półkulę mózgową. To ciało oczywiście już jest w stanie dość dużego rozkładu, tak? Umówmy się, bo on został tego 4 czerwca zamordowany. Nawet nie jest pytanie, czy on został zamordowany, czy nie. Wszyscy są w niesamowitym szoku. Ta informacja obiega całe to mormońskie środowisko, jego rodzina i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy o tym wiedzą. I wszyscy na samym pytanie, kto to zrobił, wszyscy mówią Jodie. Nawet nie ma dwóch stań. Ona nawet tam specjalnie nie funkcjonuje, bo ona przecież mieszka w Kalifornii, tam co jakiś czas spada na jakieś tam seksy, ale wszyscy mówią Jodie, to jest ich pierwsza myśl. Policja przyjeżdża, sprawdza ślady, okazuje się, że są ślady, że on bardzo mocno walczył, że to nie miał łatwej śmierci, że on został zaskoczony, próbował uciekać, że wyszedł z tej łazienki, tam został ponownie uderzony, zaatakowany, prawdopodobnie w salonie, znaczy w swojej sypialni zmarł, a jego ciało zostało przeciągnięte do łazienki. No, widok jest makabryczny. Ja nie mogę Wam pokazać tych zdjęć, one są w linkach różne rodzaju, zawsze są linki na dole. Jeżeli ktoś by się pytał dlaczego, bo to niby zdjęcia plam krwi, no to po prostu nie chcę Wam tego robić. Jak ktoś ma ochotę dotrzeć, to dotrze. Koszmarna śmierć. Z niesamowitą nienawiścią ktoś go zaatakował. Coś przerażającego. Jodie w tym samym czasie, oczywiście, ona wróciła do tej Arizony, tam spotkała się ze swoim chłopakiem i co jakiś czas wysyła jakieś informacje do Travisa, mówi, o, wiesz, tego nie odbierasz, nie wiem, co się z tobą dzieje, może byśmy pojechali na wycieczkę do Oregonu, bo to jest takie fajne miejsce, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to traktuje, jakby wszystko było w porządku. Policja ją
przepytuje, ona nawet z własnej woli przychodzi na komisariat, mówi, że nie, mówi, że właśnie była na wycieczce, pokazuje różnego rodzaju paragony, mówiąc, że absolutnie nie ma żadnego związku, że ona w ogóle nie była w okolicy, nie była w okolicy Mesa, więc ona się czuje, nie ma żadnego haka na nią i tak dalej, i tak dalej. Nikt jej nie widział, więc właściwie nie wiadomo, o co chodzi. W międzyczasie ona się trochę zaczyna dziwnie zachowywać, oczywiście płacze, potrawi się. Jak mówię, są jej notki na vlogu, można sobie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, że ona nie jest w stanie uwierzyć, że on nie żyje, jak już się dowiaduje, że on nie żyje. Policja ją przesłuchuje na poczet tego, czy ona ma jakąś broń 25 mm. Ona mówi, nie, ja nic w ogóle takiego nie mam. W każdym razie zaczyna opowiadać znajomym, różnym spotykać się ze znajomymi Travisa, opowiadać, że właśnie oni mieli taki układ seksualny, troszeczkę jakby próbując mu psuć reputację. W pewnym momencie zwraca się także do tego biskupa, do tego przełożonego jakby tam w tej świątyni mormońskiej i mówi, że no miałam taką sytuację, że właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie to Travis nie żyje, ale myśmy mieli bardzo dużo, żeśmy uprawiali seksu i właśnie chciałabym po prostu wyznać swoje grzechy, ja wiem, że to są konsekwencje, że ja będę po prostu w tym momencie wyrzucona poza nawias, będę musiała się starać o powrót do tego, żeby była godna przekroczyć próg świątyni. I tam wytłumaczyli, co tam trzeba zrobić, jak to wygląda ten cały proces powrotu. A ona na to mówi, no bo Travis, to on był zainteresowany tą Mimi. A oni mówią, no tak, a to jakby to nie ma nic wspólnego, bo on po pierwsze już nie żyje, a to jest twój grzech. A ona mówi, no tak, ale to ja mam jej powiedzieć, że myśmy razem sypiali ze sobą, czy nie? No i ci duchowni w stupor wpadli. Dlaczego właśnie masz jej to powiedzieć? I powiedzieli jej, no nie, nic jej nie mów. Dlaczego masz jej mówić w ogóle, że takie rzeczy się działy, tak? Po prostu nawet tą są Mimi, to tam nie za bardzo cokolwiek się działo. W każdym razie ona tam chodziła miotała się 21 czerwca. Znaczy tam by była autopsja, wiadomo, Travisa. 21 czerwca jest pogrzeb. Jodie chyba na pogrzebie jest, nawet nie wiem, mi się wydaje, że jest. No, na początku mówiła, że nie było, później, że jest. W każdym razie nawet się wpisała do księgi pamiątkowej. Rozpacza, biedny ptysio, rozpacza, mówi, że go kochała tak strasznie, któż to mógł zrobić, a policja zaczyna ją podejrzewać. A dlaczego? Bo z jednej strony, no dobrze, ona o wszystko zadbała, jakaś wyprawa, jakiś wynajęty samochód, jakieś paragony, tuło, wam to i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ma niby jakieś alibi. No są tam jakieś dziury czasowe, ale ma jakieś tam alibi. Natomiast no, Travis nie miał raczej wrogów. Policja zagina trochę na nią parol, troszeczkę wierząc różnym zeznaniom, chociaż właściwie to nie do końca wierzyli tym różnym zeznaniom, którzy mówili, na pewno to Jodie. Oni przeszukali cały dom, no wiadomo, no jest morderstwo, tak, to zostało przeszukanie domu, nastąpiło, i znaleźli i otworzyli pralkę. I w tej pralce był aparat Sony, lustrzanka. No i się dziwi, tylko palce z aparat. Znaczy on już był mokry w ogóle, po ktoś ubrał aparat w pralce. Razem z ciuchami Travisa. O co chodzi? No okazało, że aparat to już tam nigdy zdjęć więcej nie zrobi. Ale w aparacie jest karta. I no, oni otworzyli, oni z tej karty coś wyciągnęli. No i się okazało, że są tam zdjęcia. A te zdjęcia właściwie to był dowód kluczowy w sprawie. Wspominałam lub nie wspominałam wcześniej, Jodie cały czas stwierdziła, że ona z Travisem Aleksandrem absolutnie się nie widziała tamtego dnia, że widziała się ileś tam czasu temu, ale nie konkretnie tego dnia. Natomiast te zdjęcia pokazują dokładnie co innego. Pomijam w ogóle inteligencję wrzucenia aparatu do pralki i tak, i aparat to jedno, a karta to drugie. Tą kartę udało się uratować z niej zdjęcia. I widać sesję zdjęciową Travisa pod prysznicem. No to jest mniej więcej około 5 po południu, coś takiego. On jest nagi, nawet w pewnym momencie patrzy w aparat. Widać, że nie czuje się jakoś tam specjalnie zagrożony. Natomiast w pewnym momencie nawet są dwa zdjęcia, które policja uznaje, że to są zdjęcia podczas ataku, więc są robione zdjęcia w momencie, kiedy ktoś go atakował. Kto to robił? Cóż, jeżeli popatrzymy na te zdjęcia spod prysznica, to jest jeden temat, natomiast są też zdjęcia, które były zrobione pół godziny, czy tam godzinę wcześniej, nawet i to są zdjęcia Travisa i Jodie
nagich na łóżku właśnie w tej sypialni, więc cała ta historyjka, że Jodie Travisa nie widziała tego dnia, no to się po prostu walnęła. Ona myślała, że ona wrzuciła aparat do pralki i po prostu z tego aparatu już nic nie można wyciągnąć. Gratuluję. Więc założenie jest takie, że oczywiście że to ona Travisa zamordowała. Wszelkie DNA, jakieś tam dowody DNA świadczą przeciwko niej, to jest jej DNA. No, ona się oczywiście broniła, że no, ona nabywała w tamtym domu, więc czemu nie? No ale to jakby jej zamieszanie w tą sprawę jest bezsprzeczne. Jak mówiłam, ona się 9 lipca urodziła, to mniej więcej to w lipcu. To oni te zdjęcia wyciągnęli. No i 9 lipca, dokładnie w dniu jej urodzin, jest wydany nakaz aresztowania. Ona zostaje aresztowana właściwie no, tydzień później, tak mniej więcej 15 lipca. Na początku jest trzymana w Kalifornii, później jest ekstradycja do Arizony. To we wrześniu była ta ekstradycja. Natomiast ciekawe jest to, i to troszeczkę pokazuje jej osobowość, że pierwszy telefon, który po aresztowaniu ona wykonuje do rodziców, to pierwsze pytanie, które ona zadaje rodzicom, to było takie: co można o mnie znaleźć w Google? Jak się teraz nie googluje, to co można zobaczyć? Po prostu to był jej główny priorytet, żeby się dowiedzieć, jak to wpłynie na jej reputację. Johnny jest przesłuchiwana bardzo, bardzo długo. Policjanci uważają, że tu w ogóle nawet nie ma pytań, kto to zrobił, tylko chcą od niej jakby przyznania się do winy. Ona zmienia tę wersję kilkukrotnie. Na początku w ogóle twierdzi, że to nie ja, to nie moja ręka, to nie moje zdjęcie, to w ogóle nie jestem ja i to w ogóle ta kobieta wygląda jak ja, ale to nie ja. Policjanci ją, że no nie wie o co chodzi, że to jest jakiś dziwny zbieg okoliczności, ale to absolutnie, że ona jest mormonką, ona by nikomu nigdy krzywdy nie zrobiła i w ogóle jest święta. No, policjanci oczywiście to nie wierzą. Ona się dość dziwnie zachowuje podczas tego przesłuchania. Nie zostawiają w tym takim pokoju przesłuchań, prawda? I tam ona robi sobie jakieś ćwiczenia jogi, w pewnym momencie staje na głowie, w ogóle robi jakieś takie dziwne rzeczy. To trochę przypomina sprawę Amandy Knox, ale ona naprawdę to robi w takim dziwnym momencie, jakby zostawiona sama sobie. No, ale w jakimś stopniu nie chce się przyznać. W kolejnych przesłuchaniach zmienia wersję, no bo już no, ciężko po prostu powiedzieć, że to w ogóle nie moja ręka. Więc mówię, że tak, no oczywiście, no Travis został zamordowany, ona tam była, ale to było tak, że oni sobie siedzieli w domu i nagle wpadło dwóch napastników i przyszli i zabili Travisa. Tam była kobieta i mężczyzna, że kobieta go zabiła, a mężczyzna po prostu jakoś tam go postrzelił, coś takiego. Natomiast ona tego nie zgłosiła nic takiego, bo oni grozili, że on ma jakieś tajne porachunki z jakąś mafią i w takim wypadku po prostu jak ona cokolwiek powie policji, to oni ją przyjdą i zamordują, i całą jej rodzinę zamordują. Jakby to mam powiedzieć, policja w to nie uwierzyła. Są ludzie, którzy po prostu twierdzą, biorą to zdjęcie, ostatnie zdjęcie Aleksandra, kiedy on patrzy, znaczy Travisa Aleksandra, kiedy on patrzy w kamerę, to spod prysznica i ktoś tam mówi, że tam gdzieś w odbiciach jego oczu widać dwie postacie, ale to jakby taka wizja bardzo naciągana, tak? To raczej, no i co, ona tak po prostu się nie chciała przyznać. Policja także znajduje w jej rzeczach właśnie tą dwudziestkę, ten Winchester 20, naboje do tego Winchestera, 25 mm. To właśnie ten, co był skradziony od jej dziadka, to były dokładnie te naboje, czy jeden nabój po prostu, którym został zabity Travis. Znaczy, tak do końca to nie wiadomo, dlaczego on zginął, bo w momencie, kiedy już znaleźli jego ciało, była autopsja, to ciężko było określić dokładną przyczynę śmierci, czy ten strzał został dokonany, kiedy inne rany zostały, czy on by został zaatakowany nożem, czy on by został zastrzelony, a wszystko inne było pośmiertnie, dlatego że po prostu no, ciało już było w formie jakiegoś tam rozkładu, niestety, więc są domniemania tylko, co tak do końca się tam zdarzyły, tak, zdarzyło, a pani Jodie to Arias, to ona wam nie powie jakiejś prawdy. No i oczywiście no, te wydarzenia jakieś tam mafii przechodzącej i mordującej, no to jakoś to się tak no, nie bardzo udało. No i była opcja trzecia, której ona się trzyma chyba nawet do dzisiaj. To jest to, że ona zabiła Travisa w samoobronie. No i zaczęło się wtedy po prostu
takie opowiadanie o tym, jaki ten Travis był zły i niedobry, że w ogóle on ją molestował, że w ogóle gwałcił i w ogóle ją bił i w ogóle takie inne rzeczy. Ja zaraz wam o tym opowiem. No i mówiła, że ona właśnie była u niego i on sprawdził jakąś tam, ona mu dała płytkę z jakimiś zdjęciami z wakacji i on włożył tą płytkę do komputera i się okazało, że ta płytka nie działa i on się tak zdenerwował, że on chciał ją zamordować i ona stwierdziła, że ona go zamorduje zamiast, że ona go zabije w samoobronie. 27 ciosów nożem w klatkę piersiową. To jest właśnie typowa samoobrona. We wrześniu, jak mówiłam, ona została aresztowana w lipcu. We wrześniu 2008 roku sprawa robi się głośna. Ona udziela kilku wywiadów. Te wywiady są oczywiście dostępne na YouTubie, macie linki na dole. Opowiadając tą całą historyjkę, że tutaj właściwie to Travis, to był zły i beznadziejny. W więzieniu dzieje jej się tak sobie. Ona tam to więzienie akurat... Na samym początku ona jest trzymana w jakichś takich warunkach, że znaczy nie wiem jak w tym momencie, tak, ale przez, że 23 godziny siedzi w celi, tylko po prostu ma jedną godzinę gdzieś tam jakiś spacerniak, chyba dwa posiłki dziennie góra i że nie może przyjmować listów, może tylko pisać listy. Ona pisze listy, nawet pisze jakąś, napisał jakiś taki 18-stronicowy list do rodziny Travisa, opowiadając jakieś historie wyciągnięte w ogóle z głowy, co rodzina Travisa po prostu nie mogła tylko przeżyć, że napisze taki list. Ona może tylko, jeżeli chodzi o przyjmowanie listów, ona może tylko dostać jako pocztówki. Jakiś taki system tam był. W każdym razie, z takich ciekawostek, jeżeli chodzi właśnie o Julie Arias, to w grudniu 2010 roku ona tam czeka na proces, to się tam międli, bo ona była zaresztowana w 2008, mamy 2010. Ona wygrywa, żeby nie było, że tam zupełnie nie ma takie, że to życie w więzieniu jest takie straszne, no to ona wygrywa więziennego idola. Jest taki system piosenki, tam można było chodzić, śpiewać, ona tam zaśpiewała coś tam i wygrała. Znaczy, to był taki artykuł w prasie na ten temat, więc mam spisane, ale to było strasznie śmieszne, no po prostu, że tutaj sprawa o morderstwo, chłopak został zamordowany, a prasa się rozpisywała, że ona wygrała konkurs więziennego idola i w ramach tego otrzymała koszyk słodyczy oraz porcję indyka dla siebie i dla swoich znajomych z celi. Rok później, ponieważ cała ta jej sprawa w ogóle wygląda jak zaplanowane morderstwo, łącznie z faktem tego, że najpierw ginie ten pistolet jej dziadka, że to wygląda po prostu jak to, że ona wypożyczyła samochód, że ona się jakby starała, że ona mu zostawiała wiadomości na poczcie głosowej, że jak on już nie żył, tak? Wysyła do niego maile, więc to wyglądało po prostu jakby sobie budowała alibi. Ona nie za bardzo wie co zrobić i ona w takim wypadku w 2010 roku pokazuje listy, jakieś tam listy, jakieś takie niby od Travisa, że on właściwie to był pedofilem. Do tego wszystkiego to on jeszcze był pedofilem, że miał jakieś wizje, że on tam śnił o młodych chłopcach, ale wykorzystywał ją, bo po prostu to było bardziej bardziej po mormońsku. Te listy zostały zresztą przeanalizowane przez wydział śledczy, powiedzieli, że to jest fałszywka, że to po prostu bardzo dobrze, znaczy wyglądało to całkiem sensownie, ale to była fałszywka. Nawet Jodie poprosiła swoją matkę, żeby ona te listy przekazała prasie, matka przekazała prasie, powiedziała, że ten Travis to był pedofil, no ale prasa i myślały, że po prostu to chociaż opinia publiczna będzie stała po jej stronie, no ale prasa jakby opisała to w drugą stronę, powiedziała, no popatrzcie, jakich rzeczy się ta kobieta chwyta, żeby nie dostać kary śmierci. Proces się zaczyna 2 stycznia 2013 roku. Jodie Arias robi jakieś dziwne numery na tym procesie. Na początku to próbuje mu powiedzieć, że ona się sama będzie bronić, a sędzia powiedział, no dobrze, pani liceum nie skończyła. Pani wie, co pani robi? Bo to jest sprawa morderstwo. A pani grozi kara śmierci, pani to chce zrobić? I ona mówi, no tak, będę się sama bronić. No ale później zmienia zdanie. Więc sędzia jest na tyle dobrym człowiekiem, że mówi, no dobrze, no okej, okay, no to będzie pani miała tego obrońcę. Jak mówię, to jest sprawa niesamowicie słynna, szeroko omawiana w mediach, kolejki są na salę sądową, ponieważ tam można było uczestniczyć, proces był w jakimś tam stopniu otwarty. Natomiast tam wiem, że była taka sprawa, że kolejki, nawet jakaś kobieta oddała swoje miejsce w kolejce, tam po prostu chyba kto pierwszy, ten lepszy może się dostać na salę sądową, sprzedała je za $200. Tacy ludzie byli chętni do tego, żeby zobaczyć proces na własne oczy. Ten proces jest przykry, szczególnie dla rodzin
tych młodych ludzi. Zarówno dla Jodie, dla rodzin Jodie, dla rodzin Travisa, dlatego że Jodie opowiada właśnie o tym, jak to ma, rodzice ją bili, jakie dzieciństwo wyglądało, jak to było traumatyczne przeżycie i tak dalej, i tak dalej. Obwinia praktycznie wszystkich. Jeżeli chodzi o Travisa, to stara się mu niszczyć reputację, opowiada o właśnie różnego rodzaju perwersjach, które on robił. Tak do końca właśnie w to nie, jak mówię, to trzeba przyjąć z taką pewną dozą niepewności, dlatego że no ta pani ogólnie rzecz ujmując nie mówi prawdy. Ja nie twierdzę, że po prostu tam nie było żadnych relacji seksualnych, bo były, bo to wiadomo, że były i to jest potwierdzone przez inne niezależne źródła, natomiast to po prostu to, że on ją tam, że on tam z nią robi jakieś 50 twarzy Greya, niekoniecznie za jej zgodą, to chyba też nie do końca tak wyglądało. W każdym razie Travis w jej słowach jest przedstawiony jako gwałciciel, pedofil, zboczeniec, człowiek, który po prostu nie zna żadnych barier i tak dalej, i tak dalej. I z tego tytułu, no oczywiście, że są koszty procesu, więc no są pewne koszty, które trzeba ponieść, tak? To niezależnie od tego, co tam się dzieje, tam są pieniążki z różnego rodzaju wywiadów, ale Jodie wpada na pomysł, że będzie rysować kredkami. Ona ma tam kredki, które dostała, znaczy tam kupiła sobie tam w kantynie gdzieś tam w tym więziennym sklepiku i rysuje sobie takie różne obrazki, głównie znanych ludzi. No i te obrazki chodzą na eBayu, nawet chyba do dzisiaj można chyba dostać, nie wiem, a w każdym razie na początku były wystawione za 100 czy 200 dolarów, osiągające na kilku tysięcy nawet za sztukę. Nie wiem, czy ona to dalej robi, chyba za jakiś czas wystawia, nie mam pojęcia. Natomiast no to pozwala jej spłacać pewnego rodzaju długi. Proces jest długi. 23 maja ma zapaść wyrok, po 600 dowodów DNA, wszystko świadczy przeciwko Jodie. Ona twierdzi, ona przyznaje się do zabójstwa oficjalnie, natomiast mówi, że to było zabójstwo w samoobronie, to jest jej ostateczna wersja, twierdzi, że absolutnie każdy sąd ją uniewinni. No sąd tak nie twierdzi. Ona także twierdzi, że kłamała wcześniej, dlatego że bała się o swoją reputację, co jest bardzo dziwnym wytłumaczeniem, ale takie ma kobieta podejście. Jakby 600 dowodów, 4 miesiące przesłuchań, dziesiątki świadków, ludzi, którzy przechodzili przez tą salę sądową, różni i te wszystkie, i ta Lisa, i ta Mimi, wszyscy po prostu, którzy byli jakkolwiek znali tą parę, byli przesłuchiwani na poczet tej sprawy. No i zapada pewien pat, jeżeli chodzi o ławę przysięgłych. Mianowicie, żeby tam skazać kogoś na karę śmierci, no to tam musi być, to tam, to się muszą wszyscy zgodzić, a tutaj się, no, chyba 15 godzin siedzieli i się radzili, się nie mogli zgodzić, co jej za karę dać. Było 8 do 4, 8 osób było za karą śmierci, 4 były za dożywociem, więc to jest taka sytuacja, że właściwie nie wiadomo, co zrobić, znaczy no, na karę śmierci to jest skazać nie można, no bo po prostu nie ma tego pełnego wyroku. Zostało złożone oczywiście odwołanie. Ostatnie było chyba 14 kwietnia 2015 roku, więc to w zeszłym roku. I ona otrzymała karę oficjalnie dożywocie bez zwolnienia warunkowego, czyli ona w ogóle nie wyjdzie. Było wahanie, czy dać jej dożywocie ze zwolnieniem, z możliwością zwolnienia warunkowego po 25 latach, czy nie, no bo tam była analiza psychologiczna, że ona ma tam problemy, że ona ma jakąś osobowość dwubiegunową, że to, że tamto. Natomiast sędzia postanowił, że po prostu no, ona nie wyjdzie z więzienia. Był także proces tam o odszkodowanie. W czerwcu 2015 roku sędzia nakazał zapłacenie Jodie Arias 32 tysięcy dolarów rodzeństwu Travisa za różne tam kwestie. Ja nie wiem, czy ona do końca zapłaciła, czy nie, ale tego informacje nie podają, tylko po prostu podają wyrok, tak? Ona sobie teraz siedzi w Arizona Department of Correction, czyli w tym więzieniu tam. Sobie rysuje. Nie wiem, właśnie muszę sprawdzić, czy rysunki są na eBayu, czy nie. Całą winę za swój wyrok i za swoje ciężkie życie to obarcza prawnika. Co jakiś czas pojawiają się na ten temat informacje na temat Jodie Arias w prasie. Proszę się nie dziwić, jeżeli sobie sprawdzicie w ogóle jakieś tam nowości, to jak jest sezon ogórkowy i prasa nie ma o czym pisać, to pisze o niej. Zawsze coś tam ciekawego znajdą, a to wygra jakąś tam konkurs piosenki, to coś narysuje. Mormoni ją odwiedzali też w więzieniu, to było ciekawe, no bo ona była ochrzczona, bo ona była mormonką, niezależnie już z jakich powodów, no ale była.
I Mormoni odwiedzili, nawet chyba razem właśnie z biskupem tam przyszli, tam naczelny właśnie ją odwiedzał. Wiem, były takie plotki, dość niedawno się pojawiły, że ona miała chyba wyjść za mąż, że znalazła tam jakiegoś tam faceta, który chciał się poślubić w ramach, no czasami to się zdarza, bo po prostu są ludzie, którzy mają ochotę właśnie wiązać się z ludźmi uwikłanymi właśnie w takie słynne przestępstwa, ale nie wiem, czy to jest do końca prawda, bo to było w jakiejś takiej gazetce, ja to znalazłam gdzieś na jakimś portalu, ale to tak jak wyglądało tak nie do końca rzetelnie, powiedziałabym. Wyglądała jak taka plota, ale Wam przekazuję, żeby nie było, że nie. No i tyle, no i siedzi. Tam co jakiś czas tam są jakieś historyjki, że ona się tam próbuje, chyba jej prawnik próbował książkę opublikować i ona coś tam mówiła, że ona nie chce, żeby ta książka była opublikowana. Książka w ogóle na ten temat jest spor. Tak jak to mówię, to one się pokazują i powiem Wam, że one są ciekawe, dlatego że właśnie to jest pokazane właśnie z perspektywy jej życie, jego życie. Jest książka, którą napisali jego znajomi w ogóle o jego życiu, o tym, żeby jego przedstawić w takiej sytuacji, w lepszym świetle. To bo te wszystkie zeznania, które ona podczas procesu mówiła na temat właśnie Travisa, jaki on był obrzydliwy i tak dalej, że to w ogóle, no potwornie człowiek, że ona dobrze zrobiła, że go zabiła, bo przecież lepiej, żeby nie chodził po tym padole, po tej ziemi, bo jeszcze by komuś zagroził. No to się ludzie zebrali, właśnie jego znajomi, przyjaciele, po prostu jakby starali się właśnie to pokazać go w lepszym świetle. No bo umówmy się, to nie był człowiek, który był święty. To był człowiek, który miał coś za uszami, ale z drugiej strony, czy zasłużył na taką karę? Jeżeli ktoś ma ochotę głębiej w to wejść i jest zafascynowany tematem, no bo to jest taka sprawa, która bardzo wiele osób fascynuje. Blog Jodi jest dostępny, bo jest nawet Twitter Jodi z więzienia, coś tam, jakieś takie tematy są. Jestem MySpace Travisa jest cały czas dostępny, więc jeżeli ktoś chce, no to może po prostu sobie to przejrzeć, poznać ich jakby z takiej innej, prywatnej strony. Ja spędziłam trochę czasu właśnie starając się poznać Travisa, starając się po prostu dowiedzieć czegoś o nim, tak, żeby... Bo bardzo często właśnie mówią, że to nie będą standardowi kryminalni, bo ja bardzo często poświęcam dużo czasu właśnie osobie, która dokonała przestępstwa, a nie ofierze. A tutaj właśnie starałam się dotrzeć, kim on był człowiekiem? Czy rzeczywiście były jakieś możliwości, że byłby winny tych oskarżeń, które na niego rzucała Jodi, ale to się wydawało jakoś mało realne. Jeszcze jak ktoś ma ochotę, to jest mnóstwo dokumentów, tam rozmów z tą Jodi, tam wywiadów, pewnie co jakiś czas się będzie pojawiało, ktoś tam wpadnie do niej na jakiś wywiadzik, jak nie będzie nic innego w telewizji do pokazania. Ona jakoś lubi te wywiady udzielać, lubi się pokazywać. Jest także film. Jest film produkcji, znaczy to jest taki film telewizyjny Lifetime'u z 2013 roku. On jest taki, no mniej więcej pokazuje, co tam chodziło. Tam pokazuje, jak oni się spotkali, jak wyglądała cała ta ich relacja. To nie jest jakieś takie wybitnie złe, to nie jest jakieś tam wybitne dobre. Taka telewizyjna, no to jest taki Daniel Steele poziom trochę. To się nazywało Jodi Arias Dirty Little Secret. Można sobie to zobaczyć, jest na YouTubie dostępny. Przynajmniej na razie. Linki mogą wygasnąć jak zwykle. Więc tyle mam dla Was z tej historii. Nie wiem, czy ona była taka strasznie kryminalna. Bo rzeczywiście los, który spotkał tego Travisa jest straszny, ale to nie jest opowieść o jakimś seryjnym mordercy, co 5 minut kogoś tam morduje i właściwie tych ofiar na sam koniec, jak wam kończę odcinek, to tam cała lista. Tylko to jest właśnie jedno zabójstwo, po prostu ludzi, którzy się nie dobrali takiej obsesyjnej miłości, obsesyjnemu podejściu do związku, takiemu fatalnemu zauroczeniu, taka niemożność po prostu wyplątania się z pewnego układu. To jest ciekawe, dlatego że może po prostu wyciągniemy z tym jakąś naukę, popatrzymy właśnie na sytuację do siebie czasami. Bo ona się wydawała, no miła, sympatyczna dziewczyna, dopóki nie chwyciła za nóż i za pistolet, i za parę innych rzeczy. Więc tak to czasami się kończy. No straszna historia, współczuję jego rodzinie, a jeszcze w ogóle tam jak w 2012 to ta babcia też jego, która się nim opiekowała, zmarła, po prostu nie wytrzymała tego wszystkiego, została pochowana razem z wnukiem, więc to ta rodzina bardzo dużo, dużo przecierpiała, bo tutaj matka, no ta matka się zaćpała, jego ojciec tam też się zaćpał w międzyczasie, czy tam zginął, więc po prostu on był sierotą już jako dzieciak.
tutaj próbował coś zrobić ze swoim życiem, próbował jakoś tam się wypełznić z tego wszystkiego, starał się być dobrym mormonem, no i tyle, no. Spotkał taką kobietę i już tak się skończyło, jak się skończyło. A ona z drugiej strony też miała rodziców, którzy jakby nie potrafili znaleźć rozwiązania dla niej, nie potrafili znaleźć, nie potrafili, nie wiedzieli, co z nią zrobić, jak ona była nastolatką i jakby puścili ją luzem i znaczy nie to, że nie twierdzę, że po prostu rodzice mają jakąś tam wielką władzę nad dziećmi, tak, ale w jakimś stopniu tutaj wydaje się, że jakoś by rodzina chyba jej tak do końca no nie pomogła, tak, w tej sytuacji. Rodzina też twierdziła, że oni nie sądzili, że ona mogłaby pusnąć się do takiego kroku. Ona była tam, miała jakieś tam szarpaninę nastrojów, ale bez przesadyzmu, no. Bez przesadyzmu, no niestety, tak to bywa. Nie wiemy, co tam siedzi w głowach innych ludzi czasami. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Długo było, wiem, że długo było. Ale Wy lubicie, jak jest długo. Tylko to taka historyjka, taka trochę romansowa nawet. Takie nietypowe kryminalne, ale spokojnie, zaraz będą powroty do seryjnych morderców, to będzie trochę więcej takich różnych śmiesznych rzeczy. A coś Wam powiem na koniec. Byłam ostatnio w polskim sklepie, takim, zobaczcie, co w polskim sklepie kupiłam. Ha! Widzicie, jak długo nie miałam tego w rękach? Niesamowicie, lata detektywa dostałam. Trochę taka cena była taka przerażająca, $4 plus podatek, Chryste Panie. No ale to no, trzeba było, bo po prostu detektyw. To tak mi się zrobiło, bo tak opowiadałam Wam o tym, o moim czytaniu detektywa za dzieciaka i tak pomyślałam sobie, że to taki znak, żebym wydała te $4 akurat na tego. To takim właśnie tym miłym akcentem, żebyście się chociaż uśmiechnęli w ten środek tygodnia. Kończę i raz jeszcze dziękuję za wyrozumiałość, bo ten długi okres oczekiwania naprawdę rozumiem, że mógł być frustrujący. Dzięki wielkie, miłego dzianka Wam życzę. Buziaki, papa. Thank you.